Włączamy nagrywanie. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu, będziemy już zaczynać spotkanie, które jest również w formie zdalnej na platformie Zoom. Jest nagrywane i później będzie dostępne w zakładce podcastu na stronie internetowej Guzicy. A naszym dzisiejszym gościem jest pan Wincent Sewerski. Autor powieści szpiegowskich, poczytnych, wiele dni w ponad półmilionowym nakładzie, a zarazem były oficer wywiadu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, następnie III Rzeczpospolitej, emerytowany pułkownik Agencji Wywiadu. Pan Wincent Sewerski dzisiaj będzie z nami nie tyle jako autor powieści szpiegowskich, co jako właśnie emerytowany pułkownik Agencji Wywiadu, specjalista w tym zakresie, ponieważ tematem dzisiejszego spotkania, które uzgodniliśmy wspólnie naszym gościem, jest rola wywiadu w kontekście wojny w Ukrainie. Jednakże Wincent Sewerski nie przestaje być autorem powieści szpiegowskich, wręcz na odwrót. Jutro trafia do księgarni jego najnowsza książka, Plac Senacki 6 PM. To było tak, trzeba, prawda, powiedzieć, wymówić tytuł tej książki, nakładem wydawnictwa Czarna Owca. I dzisiaj, można powiedzieć, jest u nas swego rodzaju przedpremiera, bo wprawdzie o tej książce, przede wszystkim o tej książce mówić nie będziemy, ale są tutaj trzy egzemplarze, które zgodnie z zapowiedzią zaproszenia na dzisiejsze spotkanie będą dla trojga spośród Państwa, dla osób, które w opinii naszego gościa zadadzą najlepsze trzy pytania. Co to znaczy najlepsze, czy najbardziej oryginalne, czy najwygodniejsze, czy najmniej wygodne, tego ja nie wiem. To będzie zależeć od Wincenta Sewerskiego i takie osoby, właśnie osób, które są obecne na sali fizycznie, trzy otrzymają tę książkę z dedykacją autora przedpremierową. Więc zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji, ale zanim dyskusja, najpierw wystąpienie wstępne wprowadzające kilka słów od naszego gościa właśnie w temacie rola wywiadu w kontekście wojny w Ukrainie. Żeby nie przedłużać, już oddaję panu mikrofon. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Sprostowałem dodatkowo mojego pisarskiego ego i sprzedałem prawie milion książek. A nie pół milion. Każdy autor, jak mu się obcina ilość książek, to jest bardzo sobie niezadowolony. Przepraszam, taką znalazłem informację. Tak, i taka wprowadzająca w błąd informacja. Nie wierzcie w Wikipedii. Nie to było one. Miliony tylko Państwa osób. A to było 50 temu chyba. To było lubimy czytać. Właśnie, tak, niech pan sprawdzi. Co lubimy czytać, już poprawiło. Panie, ja też to zauważyłem. Dobrze, to jest tak. Oczywiście, no. To jest to na sumie ma znaczenie jakieś tego, że ta cyfra sprzedanych książek, proszę Państwa, to jest oprócz tego, że się utrzymuje z pisania powieści o emerytury, prawie z wiadomych powodów, nie będę już w szczegóły wchodził, to ma jakieś oczywiście. Proszę. Mogą być ciekawe. Mamy ograniczoną ilość czasu na dyskusję. Musielibyśmy też ten wątek, który tutaj długo to nam zajęło, ale to ma o tyle znaczenie, ta cyfra taka, że to jest ilość czytelników, to jest ilość ludzi, do których ja docieram, tak? Którzy kupują moje książki, czyli ich nie zmusza. I kupują biblioteki, czytają. W sumie te zestawienia bibliotek mówi 4-5 milionów. To znaczy, że już powoli startować w wyborach prezydenckich. To jeśli by bardzo wszyscy na 7 milionów trzeba mieć, tak, żeby popracował trochę. No nie wiem, tak
ironizuję tutaj, ale także mówię, że dzień być nasze spotkanie, to mówię tak, ja jestem tu u siebie w domu, to w sumie jest drugie takie moje spotkanie w Krakowie w takim intymnym charakterze, można powiedzieć, bo jedno miałem kiedyś już parę lat temu, chyba nazwało klub wtorkowy albo czwartkowy na Reformacji. Tam mnie grillowała taka grupa zainteresowanych osób, tym wówczas obecny prezes nie był pan Barnasiem. Miał drugie wystąpienie na mój temat, no ale myślę, że to było z korzyścią dla wszystkich, także dla uczestników tego spotkania. To jest taki klub przyjmowania, zdaje się. Tak. Ale myślę, że było fajnie, pozytywnie. Przynajmniej mam nadzieję, że mogę coś wyjaśnić. No dobrze. Dlaczego tutaj nie stać? Chciałbym szybciutko powiem, bo tu musiałem, żebym na piechotę z dworca szlakiem Kopęcichowa, tutaj Krowodecku, co do tego kumple jakiegoś albo koleżankę tu za rogiem. Mieszka córka, moja bliska przyjaciółka ze szkoły średniej, wieku 90. liceum ogólnokształcący tam na Pędzichowie. Tutaj zaczynałem studia No a jak się, a chociaż nie jestem urodzony w Krakowie, to uważam Kraków za swoje rodzinne miasto. Dlatego, że jestem tu związany. No wiecie, jak to się jest w szkole średniej, to wszystko się robi pierwszy raz. No to już to zostaje na całe życie. No i tak mi zostało i jesteśmy bardzo silnie cały czas. Nasza klasa z Chrozami pożenili się rozwrócić między sobą, ale cały czas jesteśmy silnie związani i wciąż się spotykamy. Więc mój ojciec był tutaj komendantem szkoły chemicznej na Monteluppich. Więc wyjechałem z Krakowa, nie z własnej ojca stąd przynieśli, więc się też wyjechałem. Dobrze, przechodzimy teraz do sedna sprawy, czyli tego naszego tytułu spotkania, czyli rola wywiadu w konflikcie na Ukrainie. Zbyt podałem panu taki temat, mogę podać 10 innych, ale i tak będzie o tym mowa. Gdzie nie pójdę na spotkanie, to zawsze to jest, bo wszyscy wiążą jakby moje życie i z tymi wydarzeniami, którymi jesteśmy świadkami teraz. To ma niesłychanie duże znaczenie, więc siłą rzeczy rozmowa schodzi na ten temat, na tę sprawę, więc... Ale możemy oczywiście porozmawiać też o innych aspektach pracy, czy szpiega, czy pisarza. No, to są podobne zawody do siebie, więc bo i szpieg, i pisarz to kłamca, więc konfabulują jedni drugi, więc szpiedzy zawsze znajdują się w drodze pisarz. Tym bardziej, że przyjmuje się do wywiadu ludzi, z reguły tak, że potrafią pisać. A jeszcze, żeby dobrze potrafili pisać. Ja nie jestem jedyny oczywiście. No dobrze. A jeszcze jedna uwaga, że to moje tutaj takim wystąpieniem, tak by to określił, że nie jestem wykładowcą. To nie będzie żaden wykład. To będą moje uwagi, myśli, jak ja postrzegam tę sytuację, którą mamy do czynienia przez pryzmat swojego doświadczenia, swojego życia. Ja przez prawie 30 lat byłem oficerem operacyjnym. Nawet jeżeli już kończyłem swoją służbę, byłem dyrektorem biura, no to jest w zasadzie był ostatni etap, do którego można było nas awansować. Później już są tak zwane R-ki, czyli zastępca szefa i szef. Ale oficer właściwie do tego może awansować. Więc mimo, że byłem dyrektorem, to też pracowałem operacyjnie, u nas tak jest, że właściwie z wiekiem to się nabiera doświadczenia, wiedzy, co nie znaczy, że się siada za biurkiem, tylko właśnie wtedy oficer ma, że tak powiem, pełny instrumentarium, wiedzę, możliwość, doświadczenie,
żeby robić te najtrudniejsze sprawy. Jak mówię, zajmowałem się wywiadem agenturalnym, czyli Humintę. Moim zajęciem to było werbowanie agentury. Nie agentury w kraju, tylko za granicą. Czyli badania zajmuje się tymi werbowaniem agentów i innych współpracowników na głównie za granicą. No i w trakcie tej swojej działalności przeszedłem w 2010, nie tak jak jest w Wikipedii, w 2007. W 2007 przyszedłem na emeryturę, ale do 2010 jeszcze pracowałem, bo w wywiadzie to nie jest tak, że przejdzie na emeryturę, idzie do szefa i mówi, szefie, ja o tym wejdę na emeryturę, no to cześć, ma i tak dalej. Tylko to jest długo się wychodzi z tego zawodu, dlatego że jak się prowadzi agenturę, to nie można powiedzieć takiemu agentowi, słuchaj Sasza, to ja idę na emeryturę, tu przyjdzie taki drugi koleś, to będziesz się z nim spotykał. Taki Sasza ryzykuje życie dla nas i tak dalej. Jest silny związek personalny z tak między oficerem prowadzącym, a agentem często udawany, najczęściej udawany, bo nie jest prawdziwe wszystko. Więc to odejście rozciąga się więc w czasie i ono mi zajęło sobie 3 lata. Zresztą chciałem odejść natychmiast, ale wtedy przyszedł Andrzej Janowicz do współpracy, wrócił do szefa agencji wywiadu i sobie myślę, że został, a Andrzejowi Janowiczowi się nie odmawia. To był najlepszy szef agencji wywiadu, jakiego mieliśmy w 90. i przed też. Podobnie. Więc w tym swoim zajęciu zajmowałem się także albo głównie wschodem. Ogólnie pojęty nie będę wymieniał krajów, które są, ale wystarczy spojrzeć na prawo, na wschód i tam wiadomo, jakie kraje są i które są ważne dla nas. Ja się tym tematem zajmowałem. A więc jakiś obrót sytuacji mam, jeżeli chodzi o Rosję, Ukrainę, Białoruś. Nawet myślę, że mam chyba lepszy niż wielu. I my poznam ten temat od drugiej strony niejako, czyli od środka. Jaka jest, możemy sobie zadać takie sobie pytanie. W wywiadzie my mamy 100 zasad, takich żelaznych zasad, których każdy oficer wywiadu musi znać i przestrzegać. Kogoś się obudzi w nocy, zasada 52, to on od razu i od razu wymienia. Wszystkie te zasady musi znać. A te 100 zasad i też musi znać 5000 osób z tych zasad. Każda zasada ma swoje odstępstwa. Też je trzeba znać. Dlatego różne zasady, które będę mam stawał to zjawisko, właśnie mają to do siebie, że nie są zasadami i niczym więcej. Dlatego, że jest od nich, bo to można nawet powiedzieć tak, w wywiadzie każda sprawa ma drugie, trzecie, czwarte. Nas nie interesuje pierwsze, nas interesuje to drugie, trzecie, czwarte. A generalnie wiecie, interesujemy się czymś wszystkimi mitami, spiskami i tak dalej, dopóki nie dotyczymy, że one naprawdę są mity. Do tej pory dla nas to jest prawda. Mówiąc, zasada 43 w wywiadzie nigdy nic nie jest tym, na co wygląda. Jedną z tych zasad jest, może nawet nie dotycząca, ale ogólna, to jest taka, że na wojnie pierwsza umiera prawda. Teraz mamy wojnę, prawdziwą wojnę, jedyną taką prawdziwą wojnę w Europie. Myślę, że nawet więcej to jest wojna światowa. To już jest wojna światowa w nowym wymiarze, nowego rodzaju, bo ona dotyczy Ameryki Południowej, Azji, Europy, wszystko. Pierwsza umiera prawda. Rzecz w tym, że to jeszcze do niedawna ta maksyma była, miała sens, ale od kilku lat, może trochę dłużej, prawdy już w ogóle nie ma. Prawda już umarła kilkanaście lat temu. Prawdę mówiąc, prawda już nikogo nie interesuje, prawda nie działa. Prawda nie jest już narzędziem walki.
jest narzędziem polityki. Taki Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc ani razu prawdy. On przez całą kampanię kłamał i został prezydentem Stanów Zjednoczonych przy wydatnej pomocy Władimira Putina. Bo to jako dziennikarze łapali na nos, ależ Donald tutaj, jeżeli prawda, nieprawda powiedział, to jego radca mówi. On nie to miał na myśli, tylko źle zrozumiał. Albo specjaliści on to wyjaśni. I zanim to wszystko wyjaśnili ci specjaliści, to się bawi kolejne kłamstwo. I tak się idzie, aż do zwycięstwa. Ja bym powiedział tak, przecież z naszego podwórka mamy takie przykłady i to funkcjonuje wyśmienicie. Jak ktoś mówi prawdę, to jest głupi. I ta wojna jest niezwycięży politycznie. I ta wojna, którą mamy dzisiaj na Ukrainie mniej więcej, też się w to wkomponowuje. Prawda? Dzisiaj się to różnie określa. W żadnym wywiadzie nigdy nie mówimy kłamstwa, bo przeciwieństwo prawdy jest prawda, a nieprawda, czyli kłamstwo. W wywiadzie nie używamy słowa, że kłamstwo, które legitujemy. Fajnie brzmi lepiej. Kłamie to takie pejoratywne. Jak piszemy raport, to zalegenduje to tak i tak, czyli wymyślę jakąś historię, którą będę realizował. I to sposób, i ta wojna dzisiaj, z którą mamy do czynienia na Ukrainie, przepraszam, opiera się też na budowaniu równoległego świata, pola walki wirtualnego, cyberprzestrzeni. Teraz króciutko do momentu, kiedy wybuchła gorąca wojna, czyli zaczęły przemawiać ciała, karabiny i bomby spadać. Wszystkie wywiady świata, rosyjskie, wszystkie cztery, amerykańskie, brytyjskie, zachodnie służby chińskie, wszystkie były skoncentrowane na tym, kiedy, czy i kiedy ta wojna będzie. Nie było właściwie ważniejszego tematu od kilku lat, właściwie od zajęcia Krymu. Dlatego, że od 2014 roku już właściwie wiadomo było, że Putin zmierza do zdecydowanego, takiego bym użył, zdecydowanego rozwiązania problemu ukraińskiego. My ze strony, my jako wywiad, jako organizacja, od dawna wiedzieliśmy od 2001 roku, że prędzej czy później do tej wojny dojdzie. Że, znaczy nie, że dojdzie, że może dojść do rozwiązania siłowego. To, że Putin planował zajęcie Ukrainy, to wiadomo od 2001-2002 roku, kiedy on przecież oficjalnie stwierdził publicznie po raz pierwszy, że rozpad Związku Radzieckiego to była największa tragedia XX wieku. Ale nie tylko, on wielu innych wypowiedział, również wskazywał wyraźnie, jaki będzie kierunek działania Rosji, odbudowa Imperium Rosyjskiego, jakie by ono nie było, białe, różowe, czerwone, to nie ma znaczenia. To Imperium ma zawsze te same interesy. Jak się jest krajem od Japonii do Niemiec, do Arktyki, do Iranu, to interesy są wciąż te same. Dla nas, dla wywiadu, to nie było żadne zastrzeżenie, dlatego że dla nas Rosja cały czas była głównym przeciwnikiem. Problem pojawił się 11 września 2001 roku, kiedy Al-Kaida zaatakowała World Trade Center. 11 września 2001 roku, myślę, że na Kremlu Putin wydał wielki bar. Nie dlatego, że się cieszył, że zginął tyle Amerykanów. Wiedział, co dalej będzie. Otóż mimo naszych rozmów z kolegami i tłumaczenia im, kolegom amerykańskim, brytyjskim, że niewinadem jest najważniejszy na świecie, żeby była jasność. A Putin tego chyba nie zrobił. Chyba nie, aczkolwiek do końca pewności mieć nie możemy, ale chyba nie.
chociaż w wywiadzie nigdy nic się nie dzieje, żadne duże wydarzenia nigdy same z siebie tak naprawdę się nie dzieją, zawsze mają jakieś konotacje i zawsze służby się koło tego kręcą, koło tego Biladena też się kręcili Rosjanie od dawna. W każdym razie chodziło o to, że wiadomo było, że to był taki cios potężny dla Amerykanów, że oni wszystkie siły i środki swojego wywiadu elektronicznego, CIA, wywiad brytyjski, francuski, niemiecki, z Solidarności, współpracy, wszyscy się rzucili na tych 80 niepiśmiennych terrorystów, którzy się tam skryli w górach, a w górach Afganistanu. A swoją drogą wywiad polski był dostarczyć kilka lat wcześniej Bidena Amerykanom w Wordu. Przeczytajcie Państwo książkę Aleksandra Matowskiego, to z Bidena. Zresztą w ostatniej swojej książce John Pomfret, z Warszawy też o tym pisze i to w sposób dobrze udokumentowany. Ale CIA nie chciało tego Bidena, bo wiecie, że to był jego drugi zamach na World Trade Center. Kilka lat wcześniej wysadził ciężarówkę na podziemie, wiesz. Ale budynek się nie zapadnie. W każdym razie wtedy, od tego momentu, wszystkie siły i środki najpotężniejszych wywiadów świata skoncentrowały się na Bin Ladenie, później na Afganistanie, później na Iraku, wojnie w Iraku. Później na Afganistanie, a w tym czasie prawdziwy wielki terrorysta świata spokojnie budował swoje imperium, swoje przyczółki, rozbudowywał swoją całą infrastrukturę oddziaływania na świat zachodni. Dlatego, że organizacje wywiadowcze to są wyspecjalizowane struktury profesjonalnie przygotowanych mężczyzn i kobiet, funkcjonariuszy do realizacji określonych zadań operacyjnych. Ale działanie takiego państwa jak Rosja, która jest specjokracją faktycznie, to nie jest demokracją, to jest dyktatura o charakterze specjokracji. To jest takie określenie specjokracji, które ja je powtarzam, a chcę, żeby się bardziej przebiło do świadomości, publiczne. To jest takie określenie, które zaraz po objęciu władzy przez Putina został premierem, bo dziennikarzy fińskich napisał taki duży artykuł w tym czołowym dzienniku fińskim, właśnie pod tytułem specjokracji, że jesteśmy świadkami narodzin nowej formy rządów, de facto. Nowej formy rządów, co to znaczy? Że władze w kraju w Rosji obejmują ludzie z KGB, z Gieru również, jako właściwie jedyne struktury, które wówczas w tym państwie jeszcze funkcjonowały. Bo dzisiaj to mało kto pamięta, że Rosja jelcynowska i okres rosyjski była chyba katastrofa. Zresztą o tym jest moja książka właśnie, o tym, o końcówce Związku Radzieckiego, jak się rodziła nowa imperialna Rosja. Nie można było wyjść na ulicę. Ludzi mordowano w biały dzień, głód, nędza, prostytucja, bandytyzm do nieprawdopodobnych rozmiarów rozrośnięty. Ja nawet w książce opisuję autentyczne takie zdarzenie. Bardzo dobra ilustracja. Pewien w Petersburgu miało miejsce zdarzenie, miało miejsce. Otóż na okrętach podwodnych woda jest w puszkach. Oni wodę trzymają w puszkach, dlatego że no to jest sposób jej konserwacji. W dużych zbiornikach to ona tam, prawda, zaczyna się psuć, chwilnąć i dalej. No i dwóch takich posmanów swojego okrętu podwodnego, floty bałtyckiej, elity rosyjskiej armii, elity. 5000 takich puszek pojechali po stację metra. Wtedy z powodu wywiesili napis tuszonka po dolarze. A wiecie, co to jest tuszonka? No to jest pierwszowina w takim płynie w sumie, w tłuszczu. Notabene to wcale nie jest rosyjski produkt, tylko to jest amerykańska Lend Lease, które dostarczane tuszonki dla Czerwonej Czesiowej. I
Ważne, że może duszonka tak chlubi. Ona jak wlezie się pod puszkę, to ona chlubi. Więc jak ludzie brali tą puszkę, chlubię duszonka dolara i sprzedali, opowiadał mi to pewien rosyjskiej jako dowód na upadek totalny państwa. A to upadało państwo. Upadało państwo, które miało okręty podwodne atomowe, które mogły zniszczyć cały świat, było w stanie rozkładu wewnętrznego. No ale stąd specjokracja, czyli rządy służb specjalnych, dlatego że w Rosji w tamtych czasach nie było wykształconych de facto polityków, biznesmenów, nie było jedyną zorganizowaną, sprawną strukturą, to było wojsko i służby specjalne. Służby specjalne objęły władzę Putin, jego kolega, oni się do dzisiaj trzymają razem. I to jest układ mieszany mafijną, służbową. I to funkcjonuje, Putin jest tego idealnym produktem. Ja go spotkałem kilka razy w Petersburgu, jak pracował na Rasputzaka. Wyglądał jak byle kto, nie zwracał na niego uwagi, bo tam był odpowiedzialny za kontakty z biznesmenami zagranicznymi. Sobczak to była postać wielka, naprawdę gospodarza i demokrata. Dochodzimy do momentu, kiedy w Rosji rządzą służby specjalne, mają rozbudowują całą wielką infrastrukturę oddziaływania poprzez służby specjalne oddziaływania na świat zachodu w najróżniejszych płaszczyznach. Gdzie jest to wywiadowcze? Płaszczyzny na przykład kultury, sportu, biznesu. To wszystko, to nie znaczy, że sportowcy, biznesmeni czy inni kolegi już wiedzą, ale algorytm działania rosyjskiego wywiadu był wypracowywany w taki sposób, aby mógł przynieść określone korzyści temu państwu. W stosunku do każdego kraju ten algorytm Rosjanie wypracowują inny w stosunku do Polski. W Polsce nic się nie da zrobić na rusofilstwie. Tutaj trzeba inwestować w rusofobię. I oni Rosjanom to tak powiem obojętne, czy my ich lubimy, czy nie. Ważne, żebyśmy realizowali ich strategiczne cele. W Niemczech inaczej, w Skandynawii inaczej. W Rosji istnieje niezwykle sprawny ośrodek w sumie pracy wywiadowczej, który zajmuje się wypracowywaniem takich algorytmów działania na poszczególne kraje. To jest Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych. To nie jest taka organizacja wywiadowcza czystego, oni nie prowadzą agentury. Oni nie prowadzą werbunku. Oni zajmują się wypracowywaniem określonych algorytmów działania na poszczególne kraje. W jaki sposób, jakie tematy, jakie sprawy polityczne i jakie wykorzystywać. Dopiero wypracowany ten model jest przekazywany do wykorzystania operacyjnego poprzez wywiadu zewnętrznego, przez GRU, czy nawet przez FSB. To jest niezwykle ważne, że to jest za oczką głowy Putina. I na przykład, tam mam przykład, taki bardzo prosty, jak to działa, w jaki sposób to jest bardzo rozbudowana, skomplikowana działalność. Tam pracują setki, o ile nie tysiące wybitnych fachowców znających świetnie kraje, którymi się zajmują kulturę i ich historię. Otóż na przykład w stosunku do takiego kraju, załóżmy jak Polska, w jaki sposób, jaki algorytm można tutaj przyjąć, żeby próbować oddziaływać na ten kraj, kształtować go w taki sposób, aby odgrywał w polityce rosyjskiej przyszłe działania polityki rosyjskiej. Prawdę mówiąc, wszystko się sprowadza do tej Ukrainy, bo to jest to był cel najważniejszy Putina. Dlatego nie powiedziałem, że nie uciekłem tej presji. Nigdzie nie jestem wykładowcą, ale nie będzie imperialnej Rosji bez Ukrainy. Nie będzie. Oni po prostu nie. Oni uważają, że Ukraina to jest część, część się wyzi.
tożsamości, sposobu myślenia, świadomości. Gdzie ludzie nie mają dosyć. No, ale i taka jest filozofia całej tej ekipy właściwie. Ale tego społeczeństwa, które przez 20 parę lat, 20 lat było tak intensywnie indoktrynowane, kształtowane i tak dalej. Zresztą wyobraźcie sobie, gdyby w Polsce przez 20 lat nie było TVN-u, to TVN jeszcze kilku stacji portalu, też by mieli 80% poparcia. To by zajął wizerunek. Komuna trochę, bo to już nie było. Ale w jaki sposób wypracowuje się ten algorytm? Na przykład. Wedle badań Eurostatu, bardzo szacowna instytucja statystyczna Unii Europejskiej, około 41% Polaków w wyższym wykształceniu to są analfabeci funkcjonalni. To znaczy, że z trudem rozumieją prognozę pogody i rozkład jazdy pociągu. Tak, proszę Państwa, taki jest stan. To są oficjalne dane. 43% Polaków uważa, że nie płaci podatku. Nie wiedzą, co to jest VAT. I teraz najciekawsze badanie, które najbardziej lubię ten punkt. Otóż 35% Polaków uważa, że dinozaury żyły współcześnie z ludźmi. No ja mam, myślę, że nasza pani prezes się przyjęzyczyła, bo był to żart jakiś, ale żeby była jasność, w Stanach Zjednoczonych podobnie jest odsetek tych, którzy wierzą, nawet są kościoły, gdzie są Jezus Chrystus i dinozaury. Tak, sam chciałem. Wydaje się, że to jest, no co to znaczy? To bardzo dużo znaczy. Ogromnie dużo znaczy. To znaczy, że to jest społeczeństwo, które można cisnąć ciemnotą. To jest elektorat. To są ludzie, kiedy kłamstwo, fake news, odpowiednio zbudowany, skonstruowany, obleczony. To, o czym zacząłem mówić, to jest dokładnie to samo. Społeczeństwo amerykańskie jest dosyć podobne do naszego w tym względzie, jeśli chodzi o. I to działa, i to się realizuje. Oczywiście to się nie realizuje tak samo z siebie. Do tego są farmy, troli, boty, cała działalność w cyberprzestrzeni. Tej dzisiaj drugiej części naszego wymiaru, naszego życia, w którym jesteśmy. W cyberprzestrzeni, my żyjemy w tej przestrzeni. Nasze smartfony wiedzą o nas więcej niż my o nich. Ludzie nie potrafią smartfona obsłużyć, a on bardzo dużo o nas wie, bo przesyła zawsze informacje, które o nas zbiera w różne miejsca. Więc wypracowuje się ten określony algorytm, określone możliwości działania na każdy kraj naszym. Proszę na to samo pytanie o dinozaury. W społeczeństwie szwedzkim odpowiadają 3%, a więc już tam ściskanie ciemnoty jest ciężej, prawda? Tym bardziej, że tam już w szkole podstawowej dzieci się uczą, co to są fake newsy, jak rozpoznawać kłamstwo, oszustwo w internecie i tak. To się oczywiście bierze, że wyniki Eurostatu biorą się z edukacji. No, z niczego innego to jest podstawa. Jak pada pytanie, zawsze mnie próbowano co robić. Panie pułkowniku, co robić, żeby tymi rysami nas nie atakowali. Ja mówię, że wszyscy co tak myślą, szczególnie oczywiście w kontekście Rosjan, prawda, że oni tak oddziaływują tymi rysami na Amerykanów, że Brexit załatwili, na wybory w Holandii wpływali, na wybory we Francji wpływali. Polska na pewno nie wpływali. I tutaj to Polska to jest, prawda, my mamy świetną obronę. Potrafimy sobie poradzić. Oczywiście, że też wpływali, my tego nie wiemy. Zresztą afera mailowa ministra Dworczyka też trochę różnych aspektach. Więc to jest, dochodzimy do momentu krytycznego, kiedy oddziaływanie
służb specjalnych wywiadowczych, personalnej mandury, a później SWR i GRU wysyła, werbuje agenturę. Dlatego, że samo urabianie opinii publicznej poprzez cyfrową naszą tą sferę, w której funkcjonujemy, to jest jeszcze troszeczkę za mało. Zawsze na końcu musi być taki agent, konkretnie zawerbowany, pracujący świadomie dla obcego wywiadu. Ja właśnie się zajmowałem werbowaniem takich ludzi, dlatego że mimo tej potężnej pracy analityków i specjalistów, zawsze na końcu musi być ktoś, kto go potwierdzi i, jak to powiedzieć, uwiarygodni własną twarzą, najczęściej polityków. Może być dziennikarz, jaki bardzo znany, też tacy wysokiej rangi wojskowy, no ktoś z właściwym autorytetem. Dlatego my takich ludzi werbujemy, nie werbujemy ludzi, którzy nie mają jakichś tam możliwości jakichś tam stróża na bramie czy gdzieś tam, to nie, nas interesują ludzie, którzy coś mogą. I od tego się zaczyna dopiero całe dalsze uderzenie. Taki dżentelmen Snowden, który jak się mówi, prawda, wyniósł niebotyczne ilości informacji z NSA i tak dalej. To jest piękna, to jest właśnie klasyczna robota, jak to się robi, gdyby pan Rosjanie to robi. Oczywiście, że Snowden miał dostęp do procenta tych informacji, o których mówił. Rosjanie mieli prawdopodobnie tam swoją agenturę, która być może dalej siedzi. Trzeba było tą agenturę przykryć, a co więcej, postawić kogoś po całemu światu, jak Ameryka jest zła. I musiał być taki gość jak Snowden, który prawdopodobnie został, moim zdaniem, regularnym współpracownikiem rosyjskiego wywiadu. Zresztą tak jak Assange. Ja wiem, że byłem krytykowany za te stwierdzenia, że ten koła bardzo liberalne, uważam, że oni tak dobrze zrobili, ale że tak ujawnili, ale tak naprawdę dochodzimy do wojny w Ukrainie, bo to wszystko było, cała masa innych działań, ja już jej nie wymieniam, była robiona właśnie po to, że któregoś dnia Putin i cała jego kamaryla będą musieli podjąć decyzję, co robimy z Ukrainą. Kiedy Trump przegrał wybory, ociuciem przegrał. Robili wszystko, co się da, ociuciem przegrał. Putin bardzo liczył, że on wygra, bo on nie udało, jeszcze spróbowali na ten kapitał. Jak obejrzycie filmy dokumentalne, rozmowy z tymi ludźmi, którzy na Kapitol szturmowali, widać, że to jest, jaki to jest. Ludzie pasują się idealnie do nadgorki, prawda? Zresztą amerykańskie źródła to wszystko świetnie potwierdziły. Zresztą udział rosyjskiego wywiadu, tylko że Trumpa na prezydenta został potwierdzony przez specjalistów naukowych, ale władze amerykańskie nigdy tego publicznie nie potwierdzą. Ale więc bym zaprzeczał. No bo wyobraźcie sobie, obce mocarstwo wybrały prezydenta Trumpa. Nawet jeżeli to było ten mały procent, to po cholerę taka ojczyzna demokracji. To jest po prostu pomierzające, to jest dla nas wszystkich. Bo problem polega na tym, że Państwa, że oni tam w Moskwie mogą na nas wpływać, działać właśnie tymi algorytmami najróżniejszymi w stosunku do Polski, Niemiec, Norwegii, tam Czech. Mogą, a my na nich nie. I to jest walka, która jest nierówna, dlatego że oni na nas oddziaływają, dlatego że my jesteśmy demokracją. I oni wykorzystują demokratyczne jak najbardziej i wszystkie możliwości, które wynikają z możliwości działania w naszym systemie. Wszystkie luki, wszystkie możliwości, wszystkie haczyki i tak dalej, to wykorzystują. A my tego dyktaturze zrobić nie możemy. Ani w Rosji, ani w Chinach.
dramatycznie, może cenzura i tak dalej, ale inne trudności też się piętrzą. W związku z tym, a Władimir Putin, a kiedy już uciekła mu ostatnia szansa, czyli Trump, musiał podjąć decyzję, co robić dalej. I Ukraina doskonale, tak, po 2014 roku, po zajęciu Krymu, o czym wszystkie wywiady wiedziały, kierownictwo polskie, naszego państwa, też wiedziało, że Rosjanie zabiorą Krym. O Donbasie wszyscy mówią, my jako wywiad o tym wszystkim informowaliśmy na bieżąco. Było wiadomo już, w którą stronę to zmierza. Tym bardziej, że Ukraina otrzymała pierwsze zapewnienia, jeszcze lekkie wejścia do NATO. Ale co było, co gorsze, ta Ukraina zaczęła naprawiać swoje państwo. Gospodarczo zaczęli, drugie powolutku zaczęli walczyć z korupcją wewnętrzną, która zżerała Ukrainę od środka. To była największym problemem tego kraju. Powoli to zaczęło przybierać jakieś normalne, że pojawiło się światełko w tunelu dla tego kraju. Co więcej, zaczął się pozytywny, dodatni rozwój gospodarczy w Ukrainie. To było już od trochę, mówiąc tylko za 2-3 lata. A co więcej, jeszcze żeby dodać, armia ukraińska po Krymie, bo hańbie, jak mu się ukryło na Krymie, bo tam całe jednostki przychodziły na stronę rosyjską, zmieniali mundury. Bez jednego praktycznie wystrzału oddali Krym. Ale po Donbasie, a naprawdę poczyli ogromny wysiłek budowy nowej, nowoczesnej armii. Przy dużej pomocy nasz zachód. Budowania armii nowego stylu, armii wedle standardów zachodnich, co się dzisiaj bardzo dobrze sprawdza. W związku z tym Putin musiał podjąć decyzję, kiedy? Za rok mogłoby być już za późno. Putin to ma. W każdym razie musiał podjąć tę decyzję. Teraz prowadzimy już przy długim wstępie do samego konfliktu. Jak pamiętacie, to taką odprawę na Kremlu, kiedy tuż przed rozpoczęciem wojny. Jeszcze cofnijmy się troszkę wcześniej. Oficjalnie Amerykanie poinformowali nasze władze, że wojna się rozpoczyła, tak, w listopadzie. Ale to o tym, że będzie wojna, nasze władze, wszystkie inne doskonale wiedziały już dużo, dużo wcześniej. Jak te wojska zebrały się na granicy, to oczywiście zawsze pozostawała ta niepewność, czy ruszą, czy nie ruszą. Ale kiedy zbiera się już tak wielką armię, kiedy ma się taką wiedzę, o której ja wam teraz mówię, a to nie jest nic specjalnego, ja mam 100 razy więcej informacji, prawda, ale ja wam się ślizgam po powierzchni, no to przecież wiecie wszyscy, że do rozwiązania siłowego dojdzie. Nawet kiedyś na Facebooku napisałem podczas tego kryzysu na granicy białoruskiej, już wiele miesięcy temu, a co będzie, jak 5 milionów Ukraińców ruszy na to wojsko. A to płot postawimy i też rozciągniemy ten punkt. Chciałem moim, że tak powiem, rozmówcom internetowym sugerować, że tak może też być. Nie 5 milionów, 5 milionów Ukraińców. To się spełniło. Nie, tak, nie jestem żadnym prorokiem, bo to nie trzeba być. Każdy może przewidzieć. W związku z tym pamiętacie tą odprawę, jak się tam szef wywiadu trząsł, nie mógł sklecić słowa. On rozrobił to zebranie Putin po to, aby całemu światu pokazać, kto jest współwinny temu, co się za chwilę stanie. A szef wywiadu, co prawda SWR-u, a SWR praktycznie się Ukrainą nie zajmował, zajmowało się FSB tym tematem, dlatego że
wewnątrz kultury rosyjskiej służb specjalnych sprawami wewnątrz byłego Związku Radzieckiego zajmuje się głównie FSB. Natomiast SWR to jest wywiad polityczny działający głównie na kierunkach kierunku zachodnim i reszta świata, a nie sprawy wewnątrz. No ale powiedzmy, że też mieli tam określony swój profil. Ten szef wywiadu sprawiał wrażenie, jakby prawda, no, nie, nie wiedział, o czym mówi. Wszyscy zastanawialiśmy się, jakie informacje ktoś tak może przekazywać Putinowi. Później na tej bazie zaczął tworzyć kolejne różne teorie różnych specjalistów, generałów, dziennikarzy, prawda, którzy rozlała się fala, szczególnie już po rozpoczęciu działań wojennych, fala, co Putin myśli, co nie myśli, jakiego jest zdrowia, jakiego nie jest, prawda, że jest szalony, inni, że genialny, genialny to powiedział tam. I tak dalej, tu się zaczęły najróżniejsze rozważania. A później, jak się okazało, jak w miarę rozwoju konfliktu, okazało się, że Rosjanom nie wychodzi, że Kijowa nie zajmują, że się wycofują i tak dalej. Potem ta wojna taka trochę dziwna, no więc oczywiście wszyscy, a to Rosjanie prawdopodobnie nie mieli rozpoznania wywiadowczego. Myśleli, że czyni to Ukrainę, pobiją i tak dalej. I to takie, i to słuchajcie, słuchałem, też taką podstawę naszych generałów, którzy takie teorie w telewizji, prawda, snuli, kreśląc, prawda, fronty i tak dalej. I otóż przejdę teraz do tego, co Putin mógł wiedzieć, a nie wiedzieć. Dlaczego to się tak bardzo, czy jaka rola wywiadu rosyjskiego w tym momencie, bo za chwilę powiem o wywiadach drugiej strony, ale rosyjskiego. Więc, proszę Państwa, nie wierzycie mi, ale tak jest. Wywiad to jest jedyna instytucja w państwie, która mówi prawdę. Tylko prawdę i samą prawdę. Wiem, tak, wiem, że się śmiejecie, ale taka jest. Takie wywiad robi błędy. Wywiad może się pomylić. Może gdzieś być jakiś tam obcykret, który coś tam. Ale istotą działalności każdego wywiadu jest mówienie prawdy swoim politykom, marszałkom, generałom. Co więcej, proszę Państwa, wywiad przynosi złe wiadomości z reguły. My nie przynosimy dobrych informacji. My jesteśmy posłańcami złych wiadomości. Najczęściej, że będzie wojna, że będzie kryzys, że coś się dzieje złego, że coś jest nie tak. No więc to jest taki powiedział, tak jak prezydent gdzieś jedzie, to się mu nie mówimy, bo panie prezydencie, świetnie, że pan tam będzie, bo pana tam był. Nie wiem, panie prezydencie, tam pana nie lubią, pana to czeka to i tak. Dlaczego? Prezydent zawsze mówi prawdę. Nie ma interesów w tym, aby okłamywać swoich odbiorców informacji. Nie ma interesu, dlatego że gdyby kłamał, to szybko wyjdzie i kto da głowę. Szef wywiadu i wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym kłamstwie. Istotą jest, co politycy robią z naszymi informacjami. I tu się kryje fundament, podstawa, co Putin, jako on, jego generałowie, trzeba pamiętać o tym, że ci wszyscy generałowie, wszyscy oficerowie wywiadu, to są różni strategi, oni się tam dostają raporty, informacje na tej podstawie, coś tam budują. Ale ci wysadzcy wojskowi, marszałkowie, to są trochę jak politycy. Oni też mają swój interes w tym, żeby wygrać. No wiadomo, na przykład tak jak Bełczy się powiedział, Patton Eisenhower, rywalizacja, prawda? To była rywalizacja między Pattonem Eisenhowerem. Jakim kosztem? Kosztem żołnierzy. To oni byli. Płacili rachunek za ambicje Pattona na przykład, prawda? Dzisiaj się już o tym nigdy pamięta, bo Patton jest bohater. No więc co Putin wiedział i tu się zaczyna pytanie. Albo jeszcze wrócę wcześniej. Jeżeli podejmuje tak ogromne przedsięwzięcie,
o tak ogromnym znaczeniu. Ja boję nas Ukrainą. Naprawdę tam na Kremlu Putin może jest paranoik, ale tam są też ludzie w 6 miesiącu, którzy oceniają różne sytuacje i tak dalej. I wiadomo było, że jakie będą konsekwencje tego. Przecież taką wojnę rozpatruje się właśnie na podstawie informacji wywiadu, którzy oni przez dziesięciolecia badali sytuację, co będzie, jakie będą skutki embarga, jak to rozwiązywać i tak dalej. To nie jest tak, że Putin się obudził rano, to jak się zaatakuje Ukrainę. Oni to rozbudowywali latami, tworzyli warianty planu. Jeżeli nie tak, to tak, bo przecież to nie znaczy, że oni wszystko wiedzą. Kiedy zaczynają przemawiać działa, samoloty i czołgi, to już nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. To może różnie się skończyć. W tym momencie kończy się do pewnego momentu praca wywiadu. Do momentu, kiedy rusza wojna. To jest tak, jak z Rosjanami było. W 1941 poddawali się setkami tysięcy w Kotle Kijowskim wzięli 400 tysięcy sowieckich jeńców. W innych miejscach też nie chcieli walczyć. A jak się skończyła ta wojna? Znaczy do Berlina. Wojna ma już swoje prawo. Ja o tym nie będę mówił, bo to jest temat dla wojskowych. Ja jestem byłym szpiegiem i mogę tylko podsumować ten fragmencik Józefem Stalinem. Mianowicie powiedział tak, żeby wygrać wojnę, potrzeba wiele dywizji wojsk, ale żeby zmarnować zwycięstwo, wystarczy puszkę. I historia znowu mnóstwo takich sytuacji. Więc było pytanie, w którą stronę, jak tą wojnę z Ukrainą rozegrać. Czy było wiadomo, mniej więcej. Nikt nie wiedział, ani Zachód nie wiedział, ani Rosja nie wiedziała dokładnie, jak to się potoczy. Ale plany z całą pewnością były wariantowe, najróżniejsze. To nie wyszło, to idziemy tak, jak tu nie pójdzie, to idziemy w tą stronę, to osiągamy takie czy inne cele. I problem polega w dyktaturach. Putin tą wojnę już przegrał, oczywiście. To jest, nawet jeżeli on wygra militarnie i zniszczy Ukrainę, co jest nieco prawdopodobne, to on i tak jako polityk już nie istnieje. On nie będzie dał tej drugiej zmiany. To jest najbardziej zatrważający moment, właśnie co po Putinie. Ale w każdym razie z dyktatorami, a szczególnie pochodzącymi z takiej formacji politycznej jak specjokracja, w szczególności jeśli się ma jeszcze pewność w KGB, to dyktatura, dyktatorzy boją się swoich własnych służb najczęściej. Oni je rozbudowują, inwestują ogromne pieniądze, dają ogromne możliwości działania, ale z drugiej strony nie wiem, muszą takie mieć służby, bo muszą być własne oczy już, ale z drugiej strony wciąż im nie ufają, wciąż się boją, dlatego że służby to są jedyne struktury, które mogą dosyć sprawnie pozbawić dyktatora władzy. I jak popatrzycie na obalanie dyktatur, to bardzo często właśnie tak się to lub wojskowi, oni mają inne narzędzia. Rzucą za strzelinerię i tak się to zakończy. Natomiast problem polega na tym, że dyktator ma taką cechę, prawie każdy, że jest przez to właśnie poczucie osamotnienia i strachu, nawet przed najbliższymi, musi sam podejmować decyzje. I tu wychodzą z tego ludzkie już kwestie, czy to też jest człowiek. On się myli, on nie wie, czy to nie jest, on nie potem, on nie chodzi sobie po arbacie, nie tam na herbatkę, nie gada z ludźmi i tak dalej, tylko on jest pompowany informacjami właśnie z wywiadu, ze służb, z GRU, ze SWR-u, z tych wszystkich, które to już wymienimy. Niestety wielu dyktatorów na końcu ma coś takiego, że on wie lepiej. Ja wiem lepiej. No więcej. Proszę Państwa, nie tylko dyktatur.
demokracji też tak bywa. Tyle, że my mamy pewne mechanizmy wewnętrznej samoobrony, tak? Immunologicznej demokracji jakiejś. Kiedy rozpoczynała się wojna w Iraku, Colin Powell w Radzie Bezpieczeństwa wszystkim pokazywał całemu światu ruchowe fabryki chemiczne Saddama. Cały świat miał strzałeczkę na podwórko. Tutaj, proszę Państwa, to jest dlatego, musimy tego dyktatora obalić, tego satrapę. No i cały świat zdecydował, że trzeba, że ma broń chemiczną, nie podpisał konwencji. Colin Powell doskonale wiedział, że to jest fake. To nie jest prawda, ponieważ informacja pochodziła od agenta Curveball, który wprowadził BNB. I to był konfabulant, tak, irakijczyk wojskowy, który wymyślił tę całą historię, żeby więcej zarobić w Niemczech. A Niemcy przekazali tą informację CIA, a CIA przekazało ją Colinowi Powellowi. I Colin Powell doskonale wiedział, że to jest prawda. Ale on jest politykiem, a nie wojskowym. Chodziło o pretekst do wojny. Powiem więcej, Saddama trzeba było obalić. Oczywiście, że tak. Może nie tak, może trochę inaczej, może ten, ale to Amerykanie decydowali i cały ciężar głowy ponieśli. Ale wykorzystuje się tego typu armię. Ludzie to kupują. To jest dobre. Historia na mnóstwo takich przypadków. Depeszańska. XIX wiek, prawda? Jak powód do wojny prosto francuski. Historia mnóstwo zna takich przypadków. Prowokacja tunguńska i tak dalej. W tym jest problem z Putinem. Czego nie wiemy, tego nikt nie wie. I dawno powieści, prawda, jaki Putin jest, piszą tysiącstronicowe księgi o Putinie. Jak Putin, publikują zdjęcie Putina, że siedzi i trzyma się za stół. Już 100 ludzi zarobiło na analizach, co to może oznaczyć, że Putin trzyma się z dołu, a że wygląda tak, a spojrzał krzywo i tak dalej. To może mieć chorobę, może nie mieć choroby. Bo już teraz najnowsza informacja, że ma ciężkiego raka i tak dalej. To, że Putin jest chory i ma raka, ja uwierzę, jak będzie leżał w grobie. A nie jak. Teraz takie opowieści, to co można zrobić. Z mojego punktu widzenia, jako oficera wywiadu, który kierował działaniami na tym kierunku, nikt naprawdę nie wie, jaki jest ten Putin. Czy to jest paranoi, czy nie, czy to jest normalny człowiek, jak to funkcjonuje. Ta grupa na Kremlu, za murem kremlowskim, ta specjokracja tych kumpli, którzy przeszli na taką formę mafijnych też relacji, bo to takie obowiązują. Tam nie ma zdrady. Zdrada jest, no moja wiara, ale z oligarchami. Oligarchowie to też był chwyt działalności polityki Kremla. Tego elementem była praca wywiadowcza. Chodziło, oligarchowie kupowali domy w Londynie, Londongrad, jachty, porta, chłopy, cały świat na nich patrzył, Abramowicz, piłkę kopie. Wszyscy sobie myśleli, Boże, jesteście Rosjanie fajni, tacy bogaci, tak, tacy jak my. Oni chcą być tacy jak my. Też chcą być. Tak. I tu się cały Zachód zachwycał tymi oligarchami. No to by wszystko tutaj. Putin dał im zarobić, dlatego że podczas początkowej transformacji, po raz nie było biznesmenów, tam nikt nie miał pojęcia, jak tym gazem i tą ropą tak naprawdę handlować, bo poprzednio wszystkim handlował Komitet Centralny. A oni potem nie radzi ze starością. Ja ironizuję trochę, ale nie mieli kary. A ci oligarchowie, jak widzicie dzisiaj ich życiorysy, matematyk, szachista, jakiś tam specjal, w sumie lepscy ludzie, tak? I oni rzeczywiście wzięli się za ten biznes i go podziękowali. I teraz mamy sytuację, tam, czy wywiad rosyjski okłamał Putina? Świadomie czy nieświadomie? Moim zdaniem nie.
prawda, wierzę, są oczywiście delikatności, ten pytanie, dlatego w tym stwierdzeniu, dlatego że on kryje głównie pracowało FSB. FSB to nie jest taka klasyczna służba wywiadowcza. Oni też prowadzą wywiad, też mają bardzo dobre struktury operacyjne, ale to są takie, no, raczej proste chłopaki. No i lepkie ręce mają. Rubelek dla agenta, rubelek dla siebie, no, Malka. No, ja też coś muszę z tego mieć, także pracuję do tej wielkiej Rosji. W wywiadzie to troszeczkę inaczej wygląda. Jednak ta etyka i to wszystko jest inne. Ale Ukraina obsługiwała głównie FSB i część UGR. UGR jest podporządkowane strukturą wojskową, więc sytuacja wygląda nieco inaczej. Więc my tego nie wiemy, jak naprawdę, w ogóle jakie tak naprawdę plany Rosjanie mieli. Na pewno jedno ich zaskoczyło wywiad. To samo, co zaskoczyło mnie i chyba nas wszystkich. Sama Ukraina nas zaskoczyła, że walczą, że potrafią walczyć, że są zdeterminowani, że mają serce i mają świetnego prezydenta, który potrafi ten naród pociągnąć. On jest w swojej roli życia. Ukraina prowadzi niesłychanie świetnie rozbudowaną kampanię medialną. No wiadomo, to jest kampania medialna. Oni walczą o serca ludzi. Zobaczcie, o Buczy, po Ipreniu, świat nagle zmienił swój stosunek do dostawy ciężkiego sprzętu do Ukrainy. Niestety to tak to jest. Tragedie takie, to trzeba pokazać. Trzeba, mimo Wyspy Węży, która początkowo okazała się jak gdyby tam, znaczy nikt na to nie zareagował. I hasło z tej wyspy, to jest głównym hasłem tej wojny. Oni są po prostu świetni, tam jest doskonała ekipa. Dobrze wsparta przez moich kolegów i koleżanki z różnych, jak przypuszczam, ja tego nie wiem oczywiście, z pewnych instytucji, które się profesjonalnie też tymi sprawami zajmują. Bo armia ukraińska nie dałaby sobie rady nawet z tym entuzjazmem, walecznością, nową taktyką walki, bo oni stosują taktykę wyuczoną przez zachodnich instruktorów już. Rosjanie nacierają, tak jak w dawnych czasach, prawda, tam czołgi i tak dalej, a Ukraińcy walczą małymi, zmotywowanymi oddziałami, które silnie uzbrojone. No mówię, nie będę powiedzieć, prawda, bo jest kamerą. Natomiast wszyscy, którzy mówili, że Rosja chce zająć Ukrainę, całą Kijów i tak dalej, to nawet ja, jako niektórzy, nie jestem żadnym wojskowym specjalistą, tylko byłem szpiegiem, dobrze wiedziałem, że to jest absolutnie niemożliwe. O tym nierealne. Od początku to było. Nie wiem, skąd nasi generałowie i dziennikarze, politycy mieli takie pomysły. Otóż, to zaskoczenie, tylko dokończę tę dygresję, zrobię. Jeśli ja byłem zaskoczony, to nie mam nic, ja też byli zaskoczeni. Na pewno byli tym zaskoczeni. Ale oni tam akurat nie mogą być zaskoczeni w tym sensie, że nie przewidzieli. Może nie mają środków, możliwości i tak dalej, ale to musi u nich zawsze, jak jest, zawsze wielowariantowo się rozpatrzyć. Natomiast dlaczego się nie da? Ukraina nie jest, nie ma armii na świecie dzisiaj, która byłaby w stanie okupować Ukrainę. Nie ma takiej armii. Po prostu wojna partyzancka by zniszczyła każdą armię świata, nawet chińską chyba. To jest nieprawda. Przy dzisiejszych środkach techniki walki to nie jest partyzantka taka jak w Wietnamie. Chociaż Wietką w sandałach i skałachami pokonali największe mocarstwo ówczesne świata. Tak? Na marginesie tam też zbrodnie były. Było Mylaj, było wiele innych. Ale nie było świata internetu, cybernetycznego świata. Mylaj, amerykańscy żołnierze zabili 580 kobiet i dzieci. Małych dzieci. A nie tak. Mężczyzny nawet tam nie zabili. Urocznik Kalej
Pozwala na włosy, nawet na tego nie się. Reszta żołnierzy. Na każdej wojnie giną ludzie, kobiety i dzieci. Wojny są po to, żeby można było sobie mordować bezkarnie. Przepraszam, że używam takiego języka, ale ta nazwa oficerów wywiadu, to o czym zacząłem mówić na początku o tych zasadach, też jest tak, kolejna zasada, bardzo ważna, niesłychanie ważna. Jak wywiad dobrze pracuje, to wojny są niepotrzebne. Tak, w sumie no, absurdalne by się wydawało. Dlatego, że nam się wydaje, naszym etosem pracy służby jest to, że nikt nie chce ginąć na próżno i nikt nie chce zabijać. Problem zaczyna się dopiero od polityków. Oto oni podejmują decyzje. W wywiadzie pracują świetnie wykształceni ludzie. Naprawdę. Młodzi ludzie wybierani. Nie jacyś troglodyci, którzy pałają chęcią mordowania zemsty. Czy do wywiadu, jeżeli przychodzi młody człowiek, jak go pytamy na komisji, dlaczego pan pani chce do wywiadu, prawda? No jeżeli taki młody mówi, no bo tych kacapów ruskich to trzeba bydłus, to karaluchy, bo nam tu dwa fakultety, doktorat, prawnik, autentyczny przypadek. No i co? Mówimy, to my zadzwonimy do pana. A przychodzi dziewczyna i mówi, malutka, drobniutka, mówi, a bo ja chcę pracować w wywiadzie, bo mi islam interesuje, bo przeczytałam Koran, bo oryginalny, nauczyłam się arabskiego, z plecakiem zjeździłam, uwielbiam ten świat, tak mnie interesuje. A na rozmowach, proszę drzwi, prowadzimy tak. Oficer wywiadu, wbrew temu, co oglądacie na filmach i ten, musi być empatyczną osobą, która lubi ludzi. Jak ty będziesz lubił ludzi, to ludzie nie będą lubić ciebie. A jak cię ludzie nie będą lubić, to ty żadnego do współpracy nie pozyskasz. Nie namówisz go, żeby zdradził swój kraj, swoją rodzinę, ojczyznę i przekazał ci tajne informacje. Jak będziesz rozmawiać z Rosjanami, jak go nie mówić? A jak się nauczysz rosyjskiego? Jak poznasz rosyjską mentalność? Dlatego mówię, no, powtarzam publicznie, żeby uzmysłowić. Oficer wywiadu kocha tylko swój kraj, ale wszystkie inne powinny lubić. My nie lubimy pewnych rządów, pewnych ludzi, systemów, to jest zupełnie inne. Podobna jest sytuacja dzisiaj, z Ukrainą, z wojną światową, z którą mamy do czynienia. Ja właściwie powinienem się zatrzymać teraz, na tym momencie, bo ta wojna trwa i my nie wiemy, jak ona się skończy. My nie wiemy, co tam na Kremlu kombinują, jakie mają plany, czy użyją taktycznej broni atomowej, czy nie. Ja bym tego nie wykluczył wcale. Bo ja nie wiem, kim jest ten człowiek, który tam zarządza tymi swoimi wojskami. Mam nadzieję, że są tam też ludzie, którzy nie zgodzą się na takie jego najbliższym otoczeniu. Tego, że byłoby to. Natomiast Putin to już jest symbol, synonim Hitlera. On już jest skończony. I teraz jest właśnie, czekamy, co wojna pokaże, jak się rozwinie. Korygujemy swoje zadania, postępowania, w zależności od rozwoju tej sytuacji. Możemy przewidywać i tak dalej, ale i tak o wszystkim zadecydują żołnierze w polu. Oni zadecydują. Natomiast my, jako szpiedzy, musimy się dzisiaj już zastanawiać nad pytaniem najważniejszym, które nas czeka, jeśli chodzi o wschód. Bo jesteśmy świadkami nowego podziału świata. On się na naszych oczach kształtuje w nowy porządek świata. Jeszcze nie wiemy, co będzie z żywnością, z głodem. Jeszcze jest dopiero przed nami wiele niewiadomych, być może bardzo trudnych momentów. A
w Afryce trochę inaczej patrzą na to wojnę. Na przykład taki MRPA, solidaryzuje się teraz. Dlaczego? Dlatego, że przez cały okres apartheidu biali pełnili inną rolę. Tak, Amerykanie, Brytyjczycy. Ale to. I teraz tym najważniejszym pytaniem jest, i to wszystkie służby wywiadowcze z całą pewnością na tym się koncentrują, co będzie po Putinie. My nie wiemy. Może być zamach stanu, mogą, bo tam, prawda, były jakaś wysoka, pani wiceprezydent Harris mówiła na początku, żeby jak zamkniemy karty kredytowe i SWIFT, to te żony oligarchów nie będą mogły kupować torebek od Luciego, wtedy one na tych swoich mężów będą upływać, a ci oligarchowie to mają pieniądze, to oni tego Putina tam chowa. Jak będzie trzeba, to wybije tych wszystkich oligarchów z rodzinami do tego pokolenia. Mimo to, tak jak i bardzo groźnie robi. Tak rozwiązuje, i to też może bardzo rozwiązać. Tam każdy o tym wie, jak to się robi. A do Nowiczowa. Też Nowiczowa już teraz jest pasa. Więc co będzie po Putinie? A odpowiedź jest taka. Putin ma około 80, a są tacy, którzy twierdzą nawet więcej, poparcia w społeczeństwie. Około 4 miliony Rosjan wyjechało. Ja byłem niedawno w Helsinkach. W Helsinkach na ulicach dominuje język rosyjski, nie ukraiński, rosyjski. Ludzie wyjeżdżają z Petersburga do Finlandii. Ogromne ilości specjalistów z branży IT, ale nie tylko, artystów, w ogóle ten świat elity. Petersburg ma 5 milionów, to jest wielkie miasto. Na Finlandii oczywiście w pierwszej kolejności, ale są dobrze przyjmowani. To nie są Ukraińcy, to są Rosjanie. Ale cała Helsinki, Polak, ukraińskich są dużo. Tu nawet u nas tego nie ma. Więc co będzie po? Co zrobić z tymi 100 milionami Rosjan wychowanych, nakręconych, poczuciu wielkoruskiego nacjonalizmu, bo wojna domowa w Rosji to jest jeszcze gorzej. Rosjanie, ja ich lubię, bardzo lubię, jest to rusofile, dopóki oni są w swoich granicach. Jak oni nie wychodzą po swoje granice, to proszę bardzo, to jest wszystko okej. Jak zaczynają się, że tak powiem, wchodzić do, tak jak na Ukrainie, to się kończy. Teraz jest pytanie. Czy jest ktoś, kto go zastąpi? Zawsze można znowu znaleźć jakiegoś kolejnego Putinka, takiego pracownika z Urzędu Miejskiego w Petersburgu, który mówi po niemiecku, śpiewa, gra na fortepianie, w ogóle milusi, tak jak był, tak jak na początku, wszyscy go lubili. Pana Salona, królowa, wszyscy go przyjmowali. Po niemiecku dobrze mówił, był ogóle fajny gość. I co się okazało? Pytanie jest, kto obejmie po nim to imperium? No, powinien objąć kolejny imperialista. No bo ktoś musi zagospodarować ten naród. Coś mu dać, zaproponować, rozwiązać. To jest tak jak z panem Aleksandrem II. Na Facebooku o tym, że mam fajną historię, bo nam już no, pomnik w Helsinki cały czas stoi, ale nie zniknie. Cara Aleksandra II zabił Ignacy Gryniewiecki. Polak, szlachcic, ale lewak, co o czym nasi prawicowcy nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, bo trząsł Gryniewieckiego, bo lewakiem, bo był z narodnej woli. No i zabił cara i zabił siebie. Cara Aleksandra II. A car Aleksander II jako pierwszy przygotował wielką reformę Imperium Rosyjskiego. Rozszerzyć prawa dumy, znaczy stworzyć dumę, rozszerzyć prawa, prawa wyborcze obywatelom. Przygotował gigantyczną, jak na rosyjskie warunki, reformę państwa.
No i raz ten Henry Niebieski, bo on to zabił. Po nim przyszedł car Aleksander III, który debilem kompletnym wszystko odwołał. No i później, no i mamy Rosję cały czas tak. Być może gdyby nie zabił tego cara Aleksandra, to Rosja byłaby dzisiaj normalnym krajem. Patrzcie, efekt Modyla, a jednak działa. I to jest najważniejsze pytanie, jak to, co się dalej zrodzi, dlatego że ta dynamika wewnętrzna w Rosji, państwa atomowego, potężnego państwa atomowego, które jest w stanie zniszczyć cały świat. Taka rakieta Shatan, którą teraz wystrzelili w czasie wojny, to jest jedna rakieta, która jest niewykrywalna praktycznie, która niszczy całą Francję. Jedna rakieta, całą Francję. Wszystkie miasta. Tyle potężnych głowców. I także moja książka o tym jest właśnie między innymi o takiej ładzie okręcie podwodnym Wielki Brytański, który potrafi zniszczyć całe Stany Zjednoczone. Jeden okręt podwodny. Są to hipersoniczne? Proszę. Nie, nie, to jeszcze nie, nie hipersoniczne, bo to ja opisuję o 90 roku, ale mniej więcej to jest podobne. Natomiast, no i to jest pytanie. Dlaczego Ukraina tak dobrze się broni, bo już powiedzieliśmy o tych wszystkich elementach, prawda? Mieliłem je. To nasze zaskoczenie. Ale też jest jedna ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Myślę, że ogromne, myślę, podkreślam to słowo, ale nie wiem tego na pewno, że to jest ogromne, ogromne wsparcie całej międzynarodówki służb wywiadowczych krajów demokratycznych. Ogromne wsparcie Stanów Zjednoczonych, oczywiście wywiadu satelitarnego i elektronicznego. Z tym sobie Ukraińcy by nie poradzili. Myślę, że w walce z takim potężnym przeciwnikiem informacja jest w sumie ważniejsza, o ile nie najważniejsza w tej wojnie, nie tylko w sferze emocji w świecie cyberprzestrzeni, ale także pomocy, której się udziela wymiernej armii ukraińskiej ze strony służb wywiadowczych krajów zachodnich, że Brytyjczycy i inni wszyscy ci, którzy mają możliwość, no to jest dla nas, to jest wojna światowa. No. Jak ona się zakończy, tego nie wiemy. Jedno jest pewne, tak bym może być smolą, to mój 20-minutowy wstęp, że kto w czasach pokoju inwestuje złotówkę w wywiad, ten oszczędza życie setek ludzi w czasie wojny. I teraz sobie Państwo resztę możecie dopowiedzieć, kto inwestuje, a wywiad jest instytucją stricte narodową. Jak się wszystko połączy na świecie, mleczarnie, stadniny koni i tak dalej, to wywiad wciąż będzie narodową. Oczywiście my współpracujemy i tak dalej, jesteśmy blisko z naszymi kolegami, wszyscy z Bratostwa Obrony, przyjaźń bardzo blisko. Ale mój kraj jest dla oficerów, musi być najważniejszy. Bezpieczeństwo moich współobywateli, rodaków, mojej rodziny. Dopóki państwa będą istnieć, tak będzie, jeśli będzie Europa zrealizowana i tak dalej, to może tak, czego jest sobie w zwolennikiem jako już armii europejskiej. To tak tytułem wstępu. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Może nie wykład, ale sporo wersji przemyśleń i dokończono apelem o poprawę finansowania wywiadu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli wywiad polski ma o 15% obniżony budżet. No. Właśnie, więc apel o przynajmniej przywrócenie finansowania z poprzedniego poziomu, ale jeśli chcemy jeszcze dalszego pokoju, to poprawę finansowania wywiadu. Do naszego gościa na początku będę mieć ja dwa pytania, które zadam od razu łącznie, żeby
to troszeczkę sprawniej przebiegło. Jako moderator sobie pozwolę skorzystać z tego prawa, żeby zadać pytanie pierwsze i żeby zadać pytania dwa. Następnie będzie już głos dla Państwa tutaj na sali, ale mam prośbę, żeby przyjąć zasadę zadawania jednego pytania na osobę, bo wtedy zdążymy zadać więcej osób pytanie, zwłaszcza w świetle konkursu, który został dopowiedziany. I bardzo proszę, żeby się tego trzymać, jak również o to, żeby podchodzić do zadania pytania tutaj, bo tylko z mikrofonem będą Państwo słyszani później na nagraniu spotkania. Moje pierwsze pytanie jest takie, nawiązanie do tego, co Pan powiedział, że Putin i jego kumple do dzisiaj trzymają się razem. Czy rzeczywiście to stwierdzenie jest dalej aktualne, bo wprawdzie powiedział Pan, że służby szeroko pojęte mówią prawdę, ale z drugiej strony powiedział Pan, że to one podbawiają dyktatorów władzy. I czy wyklucza Pan jednak scenariusz, w którym nawet jeśli ci agenci poszczególni przekazują prawdziwe informacje, to ktoś tam ze względów na górze gra jakąś swoją grę przeciwko Putinowi, wprowadzając go w błąd, czy też jakoś no, cenzurując albo przekręcając informacje, które do niego dochodzą, no bo jednak wiemy z takiej wiedzy choćby historycznej na temat Polski Ludowej, że swój udział we wprowadzaniu w błąd Romułki, chociażby w latach 60. miał minister spraw wewnętrznych Mieczysław Moczar i podległe mu służby. Niektórzy twierdzą, że udział w usunięciu Bierka jakiś miał też sekretarz KCO odpowiedzialny za służby Stanisław Kania, więc to nie jest tak do końca nierealistyczny scenariusz, ale co Pan o tym sądzi? To jest pierwsze pytanie. A drugie, takie trochę lżejsze, nawiązać do tego stwierdzenia, że jest Pan Sopinem. Co Pan sądzi o tej koncepcji rosyjskiej duszy? Czy rzeczywiście Rosjanie są takim narodem, który, na którym ciąży jakiś fatalizm i który nie zależy od tego, czy będzie Putin, czy będzie kto inny, to problem nie jest w Putinie, we władzach, tylko właśnie w Rosjanach i w imperialistycznych czy nacjonalistycznych ciągotkach. Więc nie wiem, może to nikt nie wie, a ktoś mówi, że ja to kłamię. Ja od razu mówię, że nie wiem i powiem więcej. Jestem przekonany, że nikt nie wie. Jeżeli, dlaczego tak uważam, bo kiedy obserwuję scenę polityczną, zachowanie polityków, prezydentów, decyzje i tak dalej, potem analizuję ten świat wokół. Moim zdaniem nikt nie wie, czy Putin na czy będzie za nas stanął, czy nie będzie. Wie Pan, tam z tym Gierkiem i tym w Rosji też był Buczynajewa, tak? Był koniec Związku Radzieckiego. Paradoksalnie partii w systemie komunistycznym było biuro polityczne, czyli grupa takich ludzi, którzy miała władzę i siłę i mogła sterować pewnymi zjawiskami. U Putina nie ma żadnego biura. Jest zwarta, zamknięta grupa ludzi, którzy albo razem pójdą do biału, oni o tym wiedzą, albo zwyciężą. To jest zupełnie inna motywacja. Zupełnie inny. To nie ma nic z tym wspólnego. Natomiast Putin może nawet sfingować swój własny zamach stanu. Nie wyklucza, że on sfinguje jakiś, prawda, zamach stanu i tak dalej. No tak jak Jelcyn już się zapił, to dam tego Putina i tak dalej. Putin przecież tak, no nie wiem, że po prostu polskiego świata pokochał. No wyobraźcie sobie, nagle w Rosji zamach stanu, jakiś młody, taki, obejmuje władzę, prawda. Kilka egzekucji, trochę strzelanie, trochę strzelaniny, trochę tego, i show się zrobi, prawda, odpowiednie i przychodzi młody cały na biało, znowu to samo. No 20 lat będzie to zamach sytuacji. I teraz to się łączy pierwsze pytanie, takie jest pana drugim pytaniem. Dlaczego za 20 lat mamy to samo,
że oni są podatni na to, że ono jest coś takiego jak rosyjska dusza. Każdy naród ma jakąś tam swoją duszę. My też mamy, Czesi mają, Szwedzi, Finowie. No, ale się tak. No dusza, ta rosyjska dusza, że ona niby jakaś jest specjalna, ale ona jest rosyjska, no specjalna. To jest dusza takiego kraju, który jest od Japonii do Niemiec. Wielki kraj, ci co pracują tam na Kamczatce, w ziemi krystynickiej, w Leningradu, nie widzą, bo ci śpiewać pracują. Ja poza tym tygórę od Ernicy. Nie ma większego krytyka, nie było większych krytyków Rosji, rosyjskiego systemu, rosyjskiej mentalności, niż krytyka ich własnej inteligencji, pisarzy, twórców, artystów. To przecież oni opisywali najmocniej, najdokładniej ten świat absurdu. Gogol przecież, to jest obraz rozpadu korupcji duszy ludzkiej. Od czasów gogolowskich pewien się nie zmienił. Bo tacy są. To jest też taki obraz w świecie cyberwalki. Okazuje się, prawda, że Rosjanie kradli na Ukrainie CDS-y, pralki i tak dalej. No, że i zaraz zdjęcia przy tym jakiejś tam wierni, głupinki rosyjskie, prawda, że tam się wszystko marzy, takie drewniane. To nie jest na tej głupince tej transferyjskiej. Myślę, że tak, może to są szczęśliwi ludzie mieszkają. Oni nie potrzebują CDS-u. Dwa kije wystarczą. Jedno, żeby się podeprzeć, a drugi mógł się od niedźwiedzi. I to nie. Ich się nie kupi CDS-em ani mirażem Wilni. To jest Moskwa, Petersburg, parę miast jeszcze. Na Ukrainie walczy Moskwa, a walczy ta rosyjska głupinka, której kartoszki, górce, sało, pies, puto stary, trochę rubelków, kałach i czołg się też przyda. To jest taka naprawdę. Natomiast Huntington powiedział kiedyś, ja się z nim zgadzam, na przykład jest krytykowany za to, że istnieje odrębna cywilizacja rosyjska. Ja uważam, że istnieje, ale bardzo często nie różnią się. Znaczy wyglądają. Przemawiają, że Rosja to jest kraj wielonarodowościowy. Moskwa to jest 20 milionowy tygiel najróżniejszych narodowości. To jest największy na świecie meczet. Tam są prawosławne, protestanckie, katolickie. To jest tygiel. Warszawa to jest malutka. W ogóle przy Moskwie. Ludzie myślą też, Rosjanie myślą też w ten sposób, czasoprzestrzennie, inaczej niż my. Dlatego życie tam ma inną wartość, zupełnie inną. Życie człowieka. I to nie jest tak, że ludzie rzucają, a politycy rzucają żołnierzy na śmierć, bo politycy nie cenią. Ci na dole też nie cenią życie. Ono jest inaczej wycenione niż u nas. O tej rosyjskiej duszy, jak młodych oficerów wywiadu w kierunku wschodniego przygotowywałem, 20-paroletni, mężczyźni, którzy mi za na pojęcie o Rosji mieli. No bo szefie, jak? Jak czytać, jak poznać, jak ich zrozumieć, jak z nimi rozmawiać. Zawsze mówiłem, że to są osoby profesjonalne, to czytajcie archiwum. To wam wystarczy. Natomiast, żeby zrozumieć to dobrze Rosjan i mówić się, poruszać w tym świecie, musicie zapoznać się z trzema działami rosyjskimi. Pierwszym to jest wojną i pokój,
Stoję najlepiej jeszcze w oryginale. Dlaczego zajmuję? Dlatego, że to jest obraz starej Rosji. Właśnie tej takiej, tego archetypu duszy rosyjskiej, można powiedzieć. Tam jak pierpiec Uchow jedzie na saniach przez las, to jedzie 30 stron przez ten las i te brzozy, i te bagna, i te brzozy, i te bagna, i ten koń, i ten biermarzy łatarzy. Tak jedzie 30 stron tych opisów myślnych. To jest opis rosyjskiego pojmowania przestrzeni w Rosji na kilometra i godzinę. Tam jest, a panie, 3 dni, a ile, a jak daleko? Piorst, nie wiem ile. Nie. Ta przestrzeń kształtuje i natura kształtuje tą istotę rosyjskości. Także właśnie ta przestrzeń od Japonii do Niemiec i tej pierzeniny kultur, która mapy pierwsze Syberii to robili Szwedzi, Szwedzcy, Jeńcy, bo jednym z podpuntanych, który Piotr Wielki wysłał, dając im ogromne majątki, wysłał ich na Syberię, że pierwsi robili mapy. Dobrze, wojna i wojna. Później jest zdana pod Borodino. Andrzej Łukoński, to uwalą Francuzi z armat, rozbywa się do szeregi, inne wojsko rosyjskie, ale stoją twardo. Andrzej chodzi z dłuższych żołnierzy, prawda, i ona dalszy myśli. I to jest jeden obraz. Drugi to trzeba przeczytać, to szczęście jest jeszcze lekturą Mistrzy Małgorzata, żeby zrozumieć, czym jest Homosowietius. Co się stało? Co będą stoją? Że musiał powstać, musiałoby coś takie dzieło, jak Mistrzy Małgorzata, gdzie opisał istotę funkcjonowania Homosowietiusa. To był Aleksander Zinowiew, który stworzył to pojęcie, który wyemigrował, wyrzucony został ze Związku Radzieckiego za to określenie emigracji pod koniec lat 80. Wrócił do Związku Radzieckiego i się ogłosił, że on jest największym w Polsce. Ktoś to jest stanie zrozumiał. Więc mamy jedną odpowiedź. Przeczytać też najlepiej oryginał. Mamy trzecie dzieło, które wieńczy całą historię, to jest Archipelag Gułag. W Archipelagu Gułag, co rozumiecie, na czym polega system. Bo Archipelag Gułag i obozy to nie jest domysł komunizmu. Tam zawsze tak było. Za carów też był, tylko no, nie były to, powiedzmy, takie ludobójcze systemy, prawda? Ale istota była ta sama. Wyalienowania człowieka po prostu. I teraz jak sobie przyświecicie wypowiedzi wszystkie, poza kilkoma znanymi twórcami wielkimi kultury rosyjskiej, no Dostojewskiego możemy wyłączyć z tego powodu nacjonalizmu. Ale cała reszta dokładnie w ten sposób z wielką krytyką opisywała tą duszę. Wielka pieśniarka, Netrebko, Gwiazda na drogę, to pojedyna na opera. Po wybuchu wojny oficjalnie spadła kina. Cały zespół na to pojedyna na opera, a już nie będą z nią śpiewać. I źle wyżywa. Nie odwołała. I wróciła do Rosji. Taka postać. I wiele jest oczywiście. To jest takie proste zrozumienie. Rosji umowny pewniejszy. Coś tu jest takiego, ale coś tu jest, ale wiele narodów jest takich. W Rosji jest ten problem, że to jest tygiel narodowości i tygiel różnych mentalności, różnych kultur, nawet bym powiedział. Naprawdę bardzo trudno się w tym połapać. Każdy ma takiego dziadka Ukraińca, babkę Tatarkę, wujka Żyda. No,
to jest normalne. Wzdłuż takiej Wołgi, rzeki Wołgi, mieszka 100 narodów. Mordwini, Ujgurzy, nie Ujgurzy, Mordwini, jacyś czarni ludzie. Mają swoje języki, swoje kultury, których nikt nie rozumie, totalnie się rozumie. A to narody mają 300 tysięcy. Nie wiem, co to jest rosyjska. Dziękuję bardzo. Oczywiście, żeby Państwa uspokoić, chcę powiedzieć, że ja nie jestem w kolejce czy w konkurencji do tych trzech egzemplarzy, które leżą na stole. Moje dwa pytania nie są tutaj w jakiś sposób forami dla mnie jako moderatora. Proszę Państwa, teraz czas na pytania. Proponuję, żebyśmy do godziny 19 funkcjonowali w trybie pytanie-odpowiedź, a o 19 kilka pytań zbiorczo. Co Pan na to? Myślę, że to jest dobry klucz właśnie. Więc najpierw proszę Daniela Adamczyk. Tratkiewicz, proszę Daniela Tratkiewicz. Przepraszam cię. Jedna uwaga. Powiedział Pan w swojej wypowiedzi, że wywiady wiedziały, że dojdzie do wypowiedzenia wojny, do starcia z Ukrainą. I ja mam takie pytanie. Jeżeli wywiady wiedziały, czy gwałtowne wycofanie się Amerykanów z Afganistanu i zostawienie na pastwę talibów, dawnych współpracowników, to tak trochę pod kątem Pana zawodu, czy to było w porządku i czy w ogóle, bo Pan powiedział, że wywiad to jedyna instytucja, która posługuje się prawdą. I Pawełku, wybacz, jeszcze jedno pytanie. Czy mamy w swoich szeregach osobę formatu Krystyny Skarbek? Dziękuję. Odpowiadam na pytanie drugie. Krystyna Skarbek, postać, która jest mi bardzo, bardzo bliska. Napisałem książkę o Krystynie Skarbek, powieść. Jest to mój pewnego rodzaju osobisty hołd dla moich koleżanek, które są oficerami polskiego wywiadu. Są takie dziewczyny. Polskie dziewczyny, moje koleżanki, które wychowały mnie, które są nawet. Są świetnymi oficerami wywiadu, nawet lepsze niż facetowe dziewczyny mają predyspozycję do tego zawodu. Wbrew temu, co się powszechnie uważa, że była jasność, tu nie chodzi o żadną kwestię seksualności. Absolutnie. To jest, a dlatego zresztą napisałem tę książkę, żeby odkłamać tą postać, której były tu przypisywane, że ona, że tak powiem, była kochanką niemalże 300, tak powiem, różnych ludzi. Problem polegał na tym, to jest zjawisko takie, które no nas dotyczy, moich koleżanek w szczególności, mężczyzn też czasami. Otóż z Piotrem Mieńczykiem, który był dokumentalistą do tej książki, no, wpadaliśmy bardzo. My zawsze bolało, że Krystyna Skarbek jest traktowana jak jakiś wamp, jakaś madacha, jakaś modliszka, która pożera, nie wiem, tych mężczyzn na setki, na kopy. To się ludziom tak wydaje, że ta kobieta szpieg, to zaraz jak potem, prawda, już ten leżą na łóżku i ona zapala papierosa, czy ja ci teraz powiem wszystko, tak? No nie wzdory są. Oficer wywiadu, kobieta nie ma prawa wykorzystywać swojej seksualności do realizacji zadań operacyjnych. Tego mamy zupełnie kogoś innego. Ale nie oficerowi. Krystyna Skarbek przez to, że została zamordowana i sama nie mogła się bronić, że była piękną kobietą, mądrą, patriotką, która miała ogromne osiągnięcie. Zaraz po jej śmierci zjawili się tabuny różnych opowiadaczy, prawda, którzy zaczęli opowiadać, jakie to niesłychane romanse z nimi, którzy opowiadali. Doliczyliśmy się z Piotrem w całym jej życiu wojennym. 5 partnerów, co na 30-paroletnią piękną kobietę, wojnę,
naprawdę trudny czas, ona realizowała arcytrudne zadania. Pierwsze zadanie, każdy na siebie spojrzy. Więc są takie dziewczyny. Zapewniam Państwa. Równie piękne. A drugie pytanie było Afganistan. Ja tego nie wiem, bo ja już nie jestem w służbie, ale obserwuję poprzez pewne zjawiska i znamiona. Myślę, że dzisiaj, może dzisiaj w innym świetle widzę wycofanie z Afganistanu. Zresztą w ogóle było słuszne. Nie było alternatywy. Talibowie, tu było odwrotnie niż na Ukrainie, bo armia afgańska okazała się kompletnie nieprzydatna do obrony walki o swój własny kraj. Niestety. I w ten sposób Amerykanie nie mieli. I Amerykanie doskonale o tym wiedzieli, właśnie ze swojego wydziału. I kiedyś tą decyzję trzeba było podjąć i wyjść stamtąd. To była absurdalna wojna, która za długo trwała. I bardzo dobrze, że prezydent Biden podjął taką decyzję. Bardzo możliwe, nie wykluczyłbym tego, ponieważ nic się nie dzieje tak trochę wewnętrznie. Zawsze jest wiele spraw, wątków i tak dalej. Tak jak Umberto Eco w cmentarzu pracę świetnie opisał, że mogła przyspieszyć decyzję właśnie sytuacja, informacje wywiadowcze dotyczące działania i Rosjanie na tą granicę nie zjawili się zmieniać. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ściągnąć takie ilości wojska na granicę. To długo trwa, to trwa nawet miesiące. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana, łącznie z przedstawieniem się na początku pytania, ale do mikrofonu bardzo proszę. Bo inaczej nie będzie pana słuchać. Ja mam pytanie i prezentuję do książki, bo już mam album dedykacji od pana Wincenta przez lata zdobytą. I pierwszą tylko taką uwagę, warto przeczytać, może to siebie chwalę, taki wywiad z 2017 roku z pana kolegą po fachu, tylko z drugiej strony, pułkownikiem doktorem Siergiejem Władimirowiczem Mironienko. Jak on mówi o tej rosyjskiej duszy, to tam stwierdził, że oni działają, to był oficer wywiadu, że oni działają zgodnie z narodowym obrazem świata. Tak to nazywał fachowo, więc ta ich działalność. Drugi taki uwaga, miałem okazję być na punkcie kontrolnym Rosji, na biurze przepustnej Kizerze Kulkowem z Oznania. I pytanie mam, czy w agencji pan ktoś czytał pracę doktorską Putina? Pracę doktorską Putina? On napisał tą pracę. Ja nie wiem, czy on w 97 roku. Mogę go dostępnić. No właśnie. A jaki temat tej pracy? Bo właśnie. Temat dotyczy. W tej chwili nie pamiętam do całości, bo jest bardzo skomplikowany, dotyczy gospodarki surowcowej Petersburga i obwodu leningradzkiego. Ja bym powiedział, na ile znam mechanizmy, tam funkcjonujące tam dekonstrukcje. Ale dlatego być może w wywiadach się tym nie interesują, bo trudno uznać, że jest to jego zdanie, ale chętnie bym życzył okiem. Duże to jest. Gdzieś jest to. Być może miał swojego, jak się to dzisiaj mówi, ghostwritera. Teraz Anna Kocerwa, ja podejdę, bo jesteś w okularach. Panie pułkowniku, proszę wiedzieć, mówię na temat możliwości wojny nuklearnej. Ja wiem, podejrzewam, pan, że pan tego nie wykluczał. Ale to było takie bardzo skutowe. Natomiast drugie pytanie, to odbiję trochę od Ukrainy.
czy możemy liczyć na kontynuację serii całego zamętu, aczkolwiek ja dane już nie mam. Możemy liczyć? Dziękuję. Już w produkcji jest. Może nawet i w tym roku mi się uda. Ale no, jestem przekonana, że ja ją skiwa. Rozmawiałem z kolegą, który jest dyrektorem kliniki kardiologicznej. Pani nie mi powiedział, że to da się zrobić. Jest w produkcji książka, to taki będzie raczej suplement, bo tej to nie będzie tak, ale zgodnie z zakończeniem dziewczyny biorą sprawy w swoje ręce. Natomiast jeśli chodzi o wojnę atomową, tak, jak słyszę te wszystkie wypowiedzi dotyczące tej wojny atomowej, tej na pełną skalę, prawda, wymiany ciosów, czyli zakłady powszechne, się wypowiadają, to o zgrozo mnie to śmieszy. No bo nigdy to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, objąć naszym umysłem, naszą wiedzą, naszymi zmysłami postrzegania. Nie jesteśmy w stanie. Filmy są oczywiście, tam siedzą różni strategzy, opowiadają i tak dalej, ale zobaczcie, jak wygląda świat po tej wojnie. To jest konwencjonalna wojna między Ukrainą, Donbasie i Rosją. Nie wiem, ja mówiłem o taktycznej broni jądrowej. Tego bym nie wykluczył, ale raczej jestem sceptyczny. Myślę, że to wszystko zależy od sytuacji wewnętrznej na Kremlu, tak? Bo to decyduje. Także zagłada nuklearna, Rosja ma możliwości, Stany Zjednoczone też, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Indie, to są wszystko mocarstwa, Izrael, są wszystko mocarstwa atomowe. Więc ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Wiem jedno, że trzeba robić i od tego właśnie jesteśmy, jest opowiedzony, który jak wywiad dobrze pracuje, to wojny są niepotrzebne. Tutaj z dopiskiem wojna atomowa. I trzeba robić, pracować, działać, zdobywać informacje dla naszych polityków, jak najlepsze, żeby mogli podejmować jak najlepsze decyzje. Tu jestem niestety sceptykiem, dlatego że nawet w Polsce, muszę Państwu powiedzieć, że jest, miałem tego nie mówić, ale powiem. Problem jest nie z tym, czy my mówimy prawdę, czy nie. My mówimy prawdę. Problem jest w tym, że politycy nie rozumieją, co my do nich mówimy często. Wiecie Państwo, że czasami trzeba pisać do nich, nie wolno używać zdań podwójnie złożonych, żeby nie było przypadkiem obcych wyrazów. I nie dłużej na 3/4 strony. To nie są żarty, naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Ja znam oczywiście polityków świetnych, wspaniałych ludzi. To nie jest tak, że wszyscy tak. Znam wspaniałych polityków, ale wystarczy, że kilku, żeby zostać ministrem obrony w Polsce, nie trzeba mieć kompetencji. Wystarczy, że ktoś zrobi. Ty będziesz ministrem, bo jesteś dobry na ministra obrony. I wystarczy. Albo na ministra spraw zagranicznych, albo ministra, powiedzmy, gospodarczych spraw. Proszę Państwa, przepraszam za taki, wy ich wybieracie. Wy ich wybieracie. Może nie, my wam nie. Dobrze, dobrze. Okej. Mam na myśli demokrację. My ich wybieramy. Tak. Problem.
pyta, to jest problem, wszędzie na świecie on istnieje, problem jakości elit, ale w tych dobrych, utrwalonych demokracjach ten dobór jest dużo lepszy. Ludzie są sprawdzeni, mechanizmy demokratyczne tak działają, że jeżeli zawali, to wypada. U nas niestety to nie działa w ten sposób. I nawet jeżeli my im przekazujemy informacje, muszę wam powiedzieć, sam wielokrotnie byłem świadkiem tego, albo powiem gorzej, przychodzi mój młody oficer, prowadzi sprawę pierwszego agenta, z tego ma fantastyczne informacje. To po prostu cały jest w skowronkach, biega zadowolony, szefie, adrenalina mu działa. Przekazaliśmy informacje, poszło na najwyższy rozdziel. Tak, najwyższy rozdzielnik, to się mówi tam premier, prezydent, minister obrony. Następnego dnia rano przychodzę do roboty, a już pod drzwiami stoi o 6 rano. A ja na 6 przychodzę. To było i wcześniej. Patrzę, on już stoi. Ale co ty to obie robisz? A mówię, że widział wczoraj w dzienniku. Mówię, no widziałem. Bo kiego my jesteśmy? Bo sam pan premier po prostu taką manianę odmawił, że no tak, no. I taki dlatego taki młody musi, dlatego dobieramy ludzi o własnych charakterach, żeby mogli znieść takie trudne chwile. To są trudne chwile, naprawdę. No, byłem tego wielokrotnie świadkiem. Dlatego mówię, nie mówię, że wszyscy. Ale może włączacie telewizor. Wiecie raz. U nas, żeby dostać się do wywiadu, to trzeba długo przejść, sprawdzenia, badania, psychologa, rodziny ci przeglądają na lewo i prawo, i tak dalej. To wszystko, to trwa miesiącami całymi. Później na wykrywacz kłamstwa, na druty. Na drutach siadamy też co pewien czas w różnych sytuacjach. Nie wiem, czy wiecie, że badanie na wykrywaczu kłamstwa, to człowiek jest przez 2 dni później nieżywy. To jest tak ciężkie badanie psychiczne. To jest nieprawdopodobne, tak na filmach fajnie wygląda, ale w rzeczywistości jest to niesłychanie trudne, ciężkie dla psychiki człowieka wydarzenie. A minister to się zostaje, wiadomo. Także właśnie sołtys jakiś. Dobry sołtys był, to będzie minister. Prawda? Dziękuję bardzo. To teraz wręczam panu kartkę i długopis, bo już zbieramy pytania, prawda? Żeby wszyscy zdążyli dalej, bo 19 minęło, jak byśmy sobie mówili, prawda? Tak. Dobra, więc najpierw Bernard Szatkowski, później Piotr Brymańczyk i Szosowie, jeszcze jacyś chętni, to proszę już się zgłaszać. Pani, proszę. Dziękuję. Ja bym się wyłączył ze wszystkich możliwych konkursów, żeby móc panu zadać bardzo dużo różnych pytań. Nie mam takiej możliwości, ale sobie też o czas. Półtora pytania w takim razie. Wspomniał pan, kiedy mówił pan o tym, jak była sytuacja związana z wyborami Stanów Zjednoczonych, z możliwą ingerencją, nieudaną tym razem, w drugiej kadencji Putina i służb rosyjskich. No niemniej jednak tak, ja mogę powiedzieć, wydaje mi się, bo nie wiem, tak? Ale wydaje mi się, że jednak Rosjanom to wyszło. Patrząc na sytuację, jak niewiele przegrał Putin, niewiele przegrał i jak wiele mógł grać w dalszym ciągu, jak rozwijała się sytuacja w Europie i w Unii Europejskiej. Więc zastanawiam się, czy ten moment przegranej drugiej kadencji to był ten moment przełomu, który warunkował ciąg dalszy, pana zdanie. Bo wydawało się, że wystarczyło jeszcze chwilę zaczekać. Że parę miesięcy i być może klimat do tej ewentualnej interwencji dla Rosji byłby zdecydowanie korzystniejszy. To jest pierwsze pytanie i to takie pół pytania, jeżeli mogę, to o czym pan wspomniał, że te wywiady to jest ostatnia rzecz, która zostaje w tej gestii narodowej. To jest niezmiernie istotne. Natomiast
interes swojego narodu postrzega się po pierwsze przez prymat tych swoich mocodawców i władzy, z którą się współpracuje, ale z drugiej strony jednak też patrzy się przez pryzmat nieco szerszy. Tak jak pan wspomniał, tam służą ludzie inteligencji. Czy w takim razie, w momencie, w którym ta władza w pewnym momencie ona zawodzi, tak możemy powiedzieć, że ona w momencie zawodzi, że gdzieś te rzeczy idą za daleko, za szybko, w złym kierunku. Czy teoretycznie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że pewna doza decyzyjności w tych wszystkich wydarzeniach i sprawczości, a może tak, wróci w ręce wywiadów, które zdecydują się podjąć jakieś działania poza tym swoim spektrum oficjalnego działania, z jakim możemy mieć do czynienia? Zastanawiam się. Dziękuję. Piotr Wymańczyk. Dziękuję. Ja mam pytanie, co z ukrytym smokiem, co z Chinami, z nowym starym mocarstwem. Czy ma pan doświadczenie, jak chodzi o swoją pracę z agenturą chińską, z wywiadem chińskim? Jeżeli tak, rozumiem, że to jest świeży temat w ostatnich latach pewnie, na jakąś szerszą skalę. To jak działają Chińczycy? Czy mają agenturę rozbudowaną? Jak to wygląda? Czy są jakieś ujawnione akcje wywiadu chińskiego, który no powiedzmy na pewno działa przy takiej skali państwa i interesów, jakie Chiny w tym momencie mają na świecie i w kontekście konfliktu na Ukrainie? Jak to wygląda, czy mamy jakieś informacje na ten temat, czy jest pan w stanie powiedzieć coś z tej kwestii? Dziękuję. Jeszcze rozumiem, dwa pytania mamy. Pani Zosia, ale być może już podchodzę do pani, to oczywiście ja podejdę. Ja bym próbowała takie pytanie, mianowicie patrząc, jak ja jestem meteorologiem. Meteorologia jest bardzo ściśle związana z współpracą międzynarodową. W związku z tym chcieliśmy, że nie chcieliśmy, pewne pociągnięcia czy zjawiska po prostu narzucały się, że są związane z polityką i nas jako meteorologów też chciano, między innymi jak już pan wspomniał o tym Pawełu, to on jeszcze pokazał taką fiolkę, w której było coś białego, pewnie poszedł do zębów, ale siedzieli na świecie tam jednak międzynarodowi i oni uwierzyli, że to jest więc wie pan, tutaj to nie tylko Polacy są ludzi, ale moje pytanie dotyczy jednego. Czy patrząc na to ze swojego punktu widzenia, nie odnosił pan od czasu do czasu wrażenia, że gra, że polityczna, nawet bardzo ostra gra między politykami jest w gruncie rzeczy pewnym teatrem. Że jest jeszcze coś, ktoś coś wyżej, kto tym steruje, jest rozgrywka między dwoma mocarstwami i dwoma politykami na najwyższym szczeblu. Czy pan się ma takie wrażenie, a może nawet jakieś wiadomości? I może je to było pytanie o Matkę Boską. Dziękuję bardzo. Pan tutaj się zapraszam, tutaj się mogę prosić. I proszę też o przedstawienie się na początku pytania. Dobre, Andrzej Sorkin. Ja mam pytanie do pana, jak to jest z tą jakością pracy tych wywiadów, bo stwierdził pan, że gdyby dobrze pracowały, to by wojny nie były potrzebne, po pierwsze, a po drugie stwierdził pan też, że jeżeli chodzi o Putina, to właściwie nie wie pan, czy wywiady nie wiedzą, czy to jest człowiek nienormalny, czy paranoik, czy... A ten człowiek piastuje najwyższe stanowisko w jednym z największych mocarstw na świecie. I dalej nic nie wiemy, tyle mamy świetnych wywiadów na świecie, izraelski, czy amerykański, czy brytyjski, czy polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to już są wszystkie pytania. Czy jeszcze? Dobrze, oddajemy głos naszemu gościowi. Proszę bardzo. Zacznę od ostatniego pytania. Istotą wywiadu jest to, że wszystko, co robią, jest tajne.
każdy wie tyle, ile powinien wiedzieć. Ani trochę więcej, ani trochę mniej, tylko dokładnie ten swój fragment. Mogę tylko powiedzieć, w zasadzie już to powiedziałem tutaj, na podstawie obserwacji moich zdarzeń, sytuacji, pewnego rozwoju, następstwa zdarzeń i tak dalej. Mogę podejrzewać, że wywiady mają pewne jakieś tam dojścia, informacje i tak dalej. Ale zapewniam, że tego jestem, bo znam tą metodologię pracy, że jeżeli posiadają naprawdę dobre informacje, to nikt o tym wie, tylko ten, kto powinien. Jedna, dwie osoby, w zależności od charakteru, ważności, jakości tej informacji. Tak ten świat działa, system. Nawet jeżeli my bardzo blisko współpracujemy, szczególnie w obliczu takiego międzynarodowego konfliktu, to znaczenie współpracy międzynarodowej wywiadu szczególnego nabiera znaczenie. Aczkolwiek myśmy i tak co blisko działali ze sobą. Ja byłem przez prawie 10 lat, pracowałem z moim mentorem, przyjacielem, kolegą już nie żyjącym z Musa, ale razem prowadziliśmy różne tam powiedzmy działania tak na świecie. Zresztą nawet w pewnym sensie uważam się za jego wychowankę, jeśli chodzi o metodologię pracy, filozofię pewną. On miał takie podejście, takie, że był chociażby Żydem reformowanym i nie bardzo nie lubił ortodoksów, ale miał ten żydowski szmonce z takich spojrzeniu na świat. Też on mnie nauczył, bardzo mądre jest czasami. Więc tak, to jest odpowiedź na pana pytanie, nie wiemy tego. I bardzo dobrze, niech wiedzą ci, którzy są odpowiedzialni, mają podejmować decyzję. Czy jest gra między politykami na wysokim szczeblu? Ona, to się wiąże z pytaniem pana o który sugerował, że możemy za nas samo zrobić. Otóż wywiad, mimo tego, że obserwujemy życie polityków w krajach, które rozpracowujemy, ale i naszych własnych też, obserwujemy, że tak powiem, od strony toalety i obserwujemy, widzimy rzeczy, których wy nie widzicie, nie ma w telewizji, oni bardzo ładnie się niektórzy maskują, to mimo tego wszystkiego, mimo tego, zresztą muszę powiedzieć tak, do wywiadu przychodzą też ludzie z poczuciem idei, służenia krajowi. Jak tego nie masz w sercu, to się nie nadajesz do tej pracy. My nie zarabiamy jakichś góry pieniędzy, a ryzykować trzeba, a to niszczy się życie, zdrowie i tak dalej. Więc trzeba mieć to poczucie, że służysz krajowi. Zależy od tego, jaka partia rządzi. Naprawdę. My zdobywamy informacje, które mają służyć bezpieczeństwu całego państwa. Wszystkich tych z prawicy, z lewicy, tych, którzy w więzieniach siedzą, w zakładach psychiatrów. Wszystkich. To dotyczy naszych rodzin też. Naszych najbliższych. Naszych wrogów też. Z drugiej strony ulicy. I jeśli tej świadomości nie masz, to się do tego zawodu nie nadaje. Ale niestety ta świadomość musi się kończyć z chwilą i być odporna. Musisz być odporny właśnie na tych polityków i na to życie, że tak powiem, polityczne. Jeżeli bywają to okresy, że jest świetny, prawda? Ale na przykład bywało tak, że był taki premier, co nas bardzo nie lubi. Wywiad. Nie za bardzo dawał nam pracę, bo uważał to właśnie, że on wie lepiej wszystko. To nie jest tak, że ludzie się przez to zwalniają z pracy. Bo my swój obowiązek wypełniamy, czy rządzi lewica, prawica. Tak samo. To nie ma znaczenia.
przemyśleł świadomy, że musi być bardzo głęboko osadzona i umotywowana. Chińczycy. Nie pracowałem na kierunku chińskim, coś tam wiem, oczywiście, ale nie jest jakiś tam priorytet polskiego wywiadu na Chiny, ale mogę tylko tyle powiedzieć, że charakterystyka pracy, każdy wywiad realizuje zadania strategiczne swojego państwa. Pracuje na rzecz, to my nie wymyślamy sobie tego, czym się będziemy zajmować. Nam kierunki pracy zatwierdza rząd. Premier nam mówi, macie się zająć tym, 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 tym roku. I my dostosowujemy nasze siły i środki. Więc Chiny nie są, Chiny są daleko. To jest globalne mocarstwo, ale ich charakterem jest działalności. No, wiadomo, czy dosyć proste. Tworzenie lobby sprzyjających możliwości do ekspansji gospodarczej Chin. No i co się z tym wiąże, element polityczny, kształtowanie. Już warunkownie nie interesuje. Tak. Więc to jest podstawa. My także technologie nowoczesne. To jest, nawet bym powiedział, po pierwszy punkt ich zainteresowań. Cały czas od lat. Tym bardziej, że oni już zaczęli, nauczyli się kraść technologię i robić lepsze rzeczy niż te, które ukradli. Bo kiedyś krali technologię, to były gorsze rzeczy. I to nie mogli się przebić. I ostatnie wydanie z Donaldem Trumpem. Więc Rosjanie się o moc pomylili z Trumpem. Oczywiście to jest, gdyby Trump wygrał, zabawmy się w takie ułożenie, gdyby Trump wygrał te wybory, to dzisiaj we Francji rządziłaby Le Pen. Z całą pewnością by wygrała, bo już by ten kierunek się bardzo mocno zmienił. A gdybyśmy mieli jeszcze Le Pen we Francji, to można powiedzieć, że myślę, że Zelenski by po prostu wyemigrował zwyczajnie. Nie byłoby żadnej wojny w Ukrainie. Rosjanie by tam po prostu nawet nie wiem, czy wojska nie chcieli wysyłać, zainstalowaliby sobie rząd. Takie jakbyś, no tak jak Kabul wyglądała, jakby starochroniarze. Bardzo by to źle wyglądało. Węgry mają. Wiem, że tutaj to się im udało, a więc próbują montować jeszcze wciąż osłonę koalicję Serbię i tak dalej. Wyobraźcie sobie dzisiaj politykę Niemiec, gdyby wobec Ukrainy, wobec konfliktu, gdyby została prezydentem Trump. Wobec Niemiec nie ma w ogóle rozwiązania problemu ukraińskiego, bo Rosji nie przynosi odpowiedzi. Ale mam gorszą wiadomość, która może wygrać następne wybory. Ma bardzo mocne poparcie. Czy jakieś słowo podsumowania na koniec? Tak, dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Dziękuję. Będzie podsumowanie szczegółowe. Bo jeszcze nie kończymy spotkania, bo mamy dwa punkty. Pierwszy punkt to jest oczywiście podziękowanie gorące, serdeczne panu Wincentowi Zewerskiemu za przyjęcie zaproszenia i za tak ciekawą najpierw prelekcję. Robię wszystko, żeby uniknąć słowa wykład. I później dyskusję. Przepraszam. O, to nam siadła już bateria. Jak bateria w ogóle? Aha, to jest podłączone do planu. Raz. No dobrze, to będziemy bez tego, bo to już końcówka. Chciałem tutaj, panu zrobiłem ściągawkę, nie wiem czy się nadaje do wywiadu. Tutaj jest, kto zabierał głos w dyskusji. I myślę, że teraz może pan wygrać tę trójkę, a ja w tym czasie ogłoszę, co w najbliższym czasie w Kuźnicy. Więc po pierwsze, 20 maja, najbliższy piątek, obecny tutaj prezes senior
Andrzej Kurz będzie obchodzić jubileusz 90. urodzin. Prawie urodziny 90. już były, ale było pytanie. Będziemy świętować te 90. urodziny. 20 maja o godzinie 13 w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa w obecności prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w obecności prezydenta Jacka Majewskiego i wielu przyjaciół, znajomych, kuzinczan. Nie wiem, jak z miejscami, Ewa. Jak ktoś się bardzo uśmiechnie do Ewy, to da się jeszcze coś zrobić. Tak, tak powiem. Natomiast to będzie już w piątek o 13, a dzień później, najbliższą sobotę, 21 maja o 16, już spotkanie otwarte dla wszystkich, tutaj o 16, z profesorem Markiem Safianem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego i obecnym sędzią polskim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To będzie spotkanie, powiedzmy, promocyjna dyskusja wokół najnowszego numeru zdania, wciąż jeszcze najnowszego, bo ostatniego, który wyszedł, w którym jest długa rozmowa nasza jako redaktorów zdania z profesorem Markiem Safianem. To jest takie spotkanie promocyjne. Profesor Safian przylatuje na tydzień z Luksemburga do Polski i z tego tygodnia poświęca dla nas sobotnie popołudnie w Krakowie na promocję i wtorkowe w Warszawie. Więc możemy być szczególnie wdzięczni, że tak do nas z przychylnością podchodzi. Wszyscy są zaproszeni na to sobotnie spotkanie, zwłaszcza, że ono nie będzie transmitowane zdalnie na Zoomie. Promocje zdania nie są transmitowane, tak zachowamy ten zwyczaj, bo będzie ruch z numerami, możliwość zakupienia ich i zapraszamy wszystkich na to spotkanie. A dziękując za dzisiejsze spotkanie, powiem tylko, że to było już czwarte nasze spotkanie wokół szeroko pojętej tematyki wojny na Ukrainie i agresji rosyjskiej, bo było spotkanie z ambasadorami byłymi Polski na Ukrainie, Jackiem Kuczkowskim i Janem Piekło, zresztą w dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. Później było spotkanie z działaczem wychodźczym białoruskim, dysydentem białoruskim Pawłem Łatuszką, Aleksandrem Łukaszenka wobec wojny agresji rosyjskiej na Ukrainę. Później Janusz Zemkę, militarne wnioski wojny na Ukrainie dla Polski. I wreszcie dzisiaj Wincent Sewerski, rola wywiadów w kontekście wojny na Ukrainie, czy w Ukrainie. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę, a teraz ogłoszenie wyników. A, to nie działa. To nie działa. Mam donośny głos. Więc, żeby równo rozdzielić między panie i panów, to są trzy książki, więc żeby to równo wypadło, pani Daniela, pani Anna i pan Bernard, byłoby chyba sprawiedliwym, prawda? Gratulujemy. I zachęcamy do podchodzenia po dedykację przedpremierową autora. Jeszcze raz panu serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia.